ten serwer? Tutaj będą się zawsze na początku się wyświetlają, bo to są te serwery, które nadają. Wszędzie się wyświetlają, nie? Wiadomo. Ale na Justreamie się wyświetlają co 20 minut 30-sekundowe filmiki. Nie, te filmiki. Trochę będzie mecz, nie? Co? Trochę mecz będzie. No fakty też chciał wrzucić. Patron właśnie. Jeszcze nie wrzucił. Przed chwilą do mnie dzwonił Polinka. Dobra, no działa. Ja. Musisz podejść do prawka, żeby światło wyglądało. Które? To tutaj. No, już mi potrzebne. To co? Nie mam zielonego pojęcia. Czekaj, sobie telefon, żeby nie szukać. Sobie tryb samolotowy włączę. Bo będzie, wiesz, co chwilę zasięgu szukało, to będzie co chwilę... Panowie, bo do tej części drugiej, tam regulamin, ale w regulaminie zaznaczałem punkty, które chcielibyśmy by ten, rozmawiać. To nie wiem, na pendrive'ie mam ten plik. Co? Jakie punkty regulaminu? Będzie można tutaj wyświetlić to? Nie. Tak? No dobra, to ja zaraz powiem, co to jest za plik, żeby to... Nie chodzi coś? Proszę? Musi komputer zaskoczyć z pendrive'em. A nie, tutaj mówię. Nie. No trzeba do gościa napisać, żeby sprawdził. Transmisja jest. Czas meczu nie będzie dyskutowany, żeby było to jak futsalu. Czas nie, na pewno, ale inne rzeczy mogą być dyskutowane. Już tutaj słyszałem różne głosy na tak, regulamin, dokładnie. Wirus. Różne miejsca, co się sadza, to tam, gdzie się sadza, w różne miejsca. No, teraz nie różne miejsca. Dobra, to będzie tam, są zaznaczone. Dokładnie. Od początku do końca ja będę mówił, żeby dalej, nie? Bo ja tam na zielono, na czerwono nowe rzeczy i te, które będziemy musieli przedyskutować, nie? Dzięki. No to się pojawia po tam 9 sekundach. Ej, no myślę, że ładnie to wygląda. Myślę, że jakieś ledwo co wyrobiłem. No to tak wkurzałem, że ja to tak później dostaję. A Tomek mówi, ktoś tu to na łóżkę zrobiło. Mówię, kurwa, to jest głosowanie. Tam można było go wyłączyć na razie, nie? Mikrofon? Nie, on szuka do baterii. No to będzie właściwie na dyskusję, a nie na dobra, zaraz, bo ja tutaj będę musiał to wypełniać. Słuchaj, właśnie, w jakiej kolejności masz? W takiej mniej więcej jak tutaj to jest? Drużyny? To ja będę po prostu od ciebie, wiesz, zaglądał, bo ja mam tutaj alfabetycznie. Jak to będziesz widział, nie? On będzie mówił o każdej drużynie trochę, nie? No tak, to ja będę... Mógł szybko włączyć, nie? Pierwszy jest chyba Rafi. Bo to są pierwsze z tych pięć drużyn, które były rozdzielone w małym.
Rafmix, Unisław, Lisebo, FX Brokers i WSD. Zmienia się jak Facebook. Ale czasami wiesz, ale czasami to jest taki. Robiłem formata, to nie chodzi o to, że aktualizację, nie? Tylko nie ściągnę nic innego. To czasami zawsze się ludzie zostawić, nie? To starsze. Czasami są lepsze. Ale Facebooka to nie przeskoczę, nie? A to już mnie tak wkurza, że jeszcze niektóre rzeczy to są kompletnie niepotrzebne. Na najbliżej są potrzebne. Jakieś cena nie widzę. Tam robili te jakieś osie czasy wokół, no, no wcześniej było, z tablicą zaczęli mieszać, no było i było dobrze. Tutaj widzę tylko newsa. Trochę nie zmienili ten rozdział. Jest stronie, ludzi na stronie? 59. Ale każdy dzielny na LP, a to nie pokazuje tych, co przykładowo z kablówki są, Spektrum. Bo oni mają wszyscy jednakowo IP. Ja, bo ja nawet nie mogę zobaczyć, ilu ludzi ogląda w tym momencie, nie? Ale jeżeli u was jest autostar zrobiony, no to mniej więcej ogląda 59 osób, nie? Czy z unikalnym IP? No tak, tak. O to mi chodzi, no bo nie mogę tego sprawdzić nawet, nie? Bo to jest ten, ale tamten na tamtym co 20 minut włączył się 30-sekundowy filmik na tym streamie. Może tak już... Nie wiem, co teraz na meczu był? Tak. Strasznie. Zmienił się ten? Co? A teraz ten, ja mogę kupić płatny serwer, nie? Nie ma sprawy. Czekaj. Zaraz to coś pokażę. Chciałbym kupić sobie serwer. Czekaj, tutaj gdzieś miałem. Tutaj gdzieś miał cennik, ale czekaj, bo oferta. Platforma. Teraz powiem sobie tak, żeby pociągnąć Stalex Ligę, potrzebuję 500 tysięcy osobom minut oglądania. Koszt 3000 miesięcznie. Wtedy masz brak reklam, wysoka rozdzielczość, wszystko, nie? Że masz miejsce na VOD, nie ma sprawy. To jestem ciekaw, czy Tomek mi da 1500 do transmisji. Sędziowie tutaj mieli.
sędziowie tutaj mieli. No to czemu on się to czas. To zaraz powiem. Pojedziecie? Ty Tomka się Co mogę Tomkać? Mogę nie potrzebne miejsce za nim. Nie, sędziowie, bo mówił, no ale że sędziowie tutaj mają. Skoku nie muszą być tego sygnału. Tylko Białostrada jest straszna. Tomek, sędziowie tutaj, nie? Sędziowie tutaj, którzy, ale nie wiem. Tu sponsorzy usiądą w pierwszej części, a w drugiej sędziowie. Daj wam mikrofon, powiem, że będzie lekko psować. Nie wiesz, że na stole? Ty. Jakie fakty kręcą? No. Proszę Państwa, poczekamy jeszcze 10 minut na spóźnialskich i za chwilkę zaczynamy. Także cierpliwość się do nich. Dobra, coś pogadam. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Losowanie Halowej Ligi Piłki Nożnej jest Alex Liga, 6. edycja. No i już goście zbierają się w kręgielni. Bowling Planet to tutaj. Będzie właśnie odbywało się to losowanie grup 28 zespołów. W tym momencie kierownicy już zebrali się na hali widowiskowo-sportowej sieci w Kęgielni Bowling Planet. Przedstawimy szybciutko zespoły już teraz, za chwilę jeszcze dłuższe oczywiście przedstawienie, oczywiście jeszcze patroni relacji, firma Stalex oraz Kęgielnia Bowling Planet, w której obecnie się znajdujemy. Szybciutko, tak jak już mówiłem przed chwilą, przedstawimy zespoły. Biedronka Grudziądz, Chełmża Futsal Team, Darmex Casing, Deja Vie, Kapol, FX Brokers, Gresta, Hydrokomplet Grudziądz, Klub Podróżnika i Kartierzewow, Da Junior, Kemira Świecie, LB, Czarniliano, Eurogol, Bydgoszcz, Polchem, Rafmix, Stalwit, Skoda Auto, Grudziądz, Sojdal, Syla, Kręgielnia Bowling Planet, System, Nowy Szpital, TB Projekt, Trak, Unisław, Team Unisław, Viatone, Wojownik Wiktoria, Wapcz, Wozownia, WSD Twoja Szkoła, Grudziądz i Schumacher, PK King, kilku Benjaminków oczywiście. Jest z nami, no tych Benjaminków dzisiaj naprawdę dużo, będzie oczywiście jeszcze powiedzieć. Kilka drużyn możemy powiedzieć jest nieobecnych. Nieobecna ekipa z Chełmna w tym sezonie, ale jak widziałem, no zawodnicy gdzieś tutaj się porozchodzili niektórzy, a więc będą grać i tak w halowej lidze piłki nożnej. Jest to już 6. oczywiście edycja Stalex Ligi. Wracając jeszcze do drużyn, których nie ma także PBDM. Tutaj nie jest to oczywiście z winy zawodników, jest to sytuacja firmy PBDM, której chyba już nawet nie ma, o ile dobrze wiem. Już prawdopodobnie nie ma tej firmy PBDM. Ogłosiła ona upadłość i dlatego w tym sezonie nie wystawią oni swojej drużyny. FX Brokers to oczywiście dawny Trader Hawk, brązowy medalista z poprzedniego sezonu, Unisław, Team Unisław, wicemistrz z sezonu 2010-2011, powraca do Stalex Ligi. Sezon 2010-2011 był to pierwszy sezon
nasz na halowej lidze piłki nożnej. No, trudno uwierzyć, ale ten czas leci, już telewizja internetowa Sport TV jest tutaj no 3 lata, więc czas naprawdę mija bardzo, bardzo szybko. Za chwilę przedstawienie zawodników oraz gości. Gości tutaj dzisiaj się zebrało co nie miara. No i później zaczynamy losowanie. W tym momencie już wiemy, że czekamy tylko i wyłącznie na spóźnialskich. No i potem, tak jak już mówiłem, zaczynamy.
No i wracamy ponownie, mam nadzieję, że już nas słychać. Widzimy naszych gospodarzy dzisiejszego spotkania. Tomasz Keller, Andrzej Nowakowski, Krzysztof Szpakowski. Oczywiście właściciele firmy Stalex. No i za chwilę zaczynamy już przygotowania do losowania, a także powitania wszystkich drużyn. Trochę ich tutaj jest. Także będziemy mieli prezentację oczywiście na Telebimie. Jesteśmy już w komplecie, także zaczynamy. Zaczynamy losowanie piłki nożnej w świecie Stalex, Stalex Ligi. Edycji z wielu względów rekordowej. Tak jak napisaliśmy w naszych materiałach do Państwa, bijemy wszelkie rekordy. 28 drużyn w tym sezonie. Dziękujemy bardzo za zaufanie, że jesteście z nami. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tak ogromnej ilości drużyn. Ale to oczywiście nie wszystko, ale również rekordy nagród i mam nadzieję też rekordy emocji, także zapowiada się pasjonujący sezon w tym roku. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Zaczniemy już naszą uroczystość. Poproszę o drugi slajd. Krótka historia Stalowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu. Mamy szósty sezon, ale pamiętamy o naszych mistrzach. I tutaj szybciutko, pierwszy sezon mistrzem był Rafnix, w drugim Viola Lniano, w trzecim Strażek Przechowo, w czwartym HF Helvetia Chełmno. No i tutaj świeżo w pamięci mamy poprzedni sezon. Tytułu będzie bronił Rafnix, który wygrał sezon 2011-12. Srebrne medale zdobyła Wiktoria Lisewo, tutaj jest mój błąd, i trzecie miejsce Frederhof Bydgoszcz. Proszę Państwa, Stalex Liga rozszerza się nie tylko co do ilości drużyn, ale również terytorialnie. Pozwoliliśmy sobie na taką mapkę, jak widzicie Państwo. Mamy zasięg już praktycznie całego województwa. Grają nas drużyny ze Świecia. W tym roku po raz pierwszy czwarty team doszedł z Grudziądza, także rekordowa liczba drużyn z Grudziądza. Po raz pierwszy aż trzy drużyny z Bydgoszczy. Na naszej mapce pojawiła się Chełmża, pojawił się Unisław, taki powrót troszeczkę po roku przerwy. Pruszcz, Bukowiec, Jano. Także sami Państwo widzicie, że mamy już zasięg wojewódzki, można powiedzieć. No i czas, proszę Państwa, na prezentację 28 uczestników tego sezonu. Troszkę do potwa postaram się streszczać. Rafnix, Stal Wit Świecie. Mistrz będzie bronił tytułu. Nikomu to się do tej pory jeszcze nie udało. Być może firma pana Rafała Górskiego będzie pierwsza. W tym roku pod podwójną nazwą Rafnix Stal Wit dołączył nowy sponsor. Drużyna jest bardzo ciekawa i tylko ciekawostkę mogę powiedzieć, że po raz pierwszy w składzie zobaczymy kobietę. Także proszę Państwa, będzie kobieta na parkiecie w drużynie mistrza. Oprócz tego takie nazwiska jak Baranowski, Wójcik z Chełmna, bo Chełmno w tym roku nie przystąpiło do rozgrywek. Także oczywiście jeden z głównych faworytów tego sezonu. O tej drużyny nie trzeba przedstawiać, wszyscy logo kojarzą. Wojownik Babcz, bardzo utytułowana drużyna, na koncie brązowy medal, srebrny medal w poprzednim sezonie jako Lisewo, również jeden z faworytów. Zaczynamy od drużyn rozstawionych, jak Państwo widzicie. Unisław Team wrócił po roku przerwy do nas, grając pod nazwą Temiry, zdobył wicemistrzostwo, także jest to też bardzo silny zespół, jeden z faworytów. WSD Twoja Szkoła Grudziądz, również rozstawiona. Co prawda do tej pory nie zdobyła jeszcze medalu, ale zawsze w pierwszej ósemce naszych rozgrywek. FX Brokers, drużyna naszego sponsora. Wszyscy kojarzą zapewne popularnych Jastrzębi z zeszłego sezonu. Jest to ten sam zespół występujący pod nową marką. Hurtownia Stali Gresta,
tutaj również nie trzeba przedstawiać, są z nami już piąty sezon z rzędu. W tym roku odmłodzony zespół, ale takich zawodników jak Rafał Żochowski czy Damian Lonsa również nie zabraknie, także dobra drużyna. Klub Podróżnika Ikar Jeżewo, również po raz kolejny z nami. Zespół, który plasował się do tej pory w środku stawki, a bardzo fajna, sympatyczna drużyna, myślę, że też może powalczyć o wyższe cele. Wda Junior Kemira Świecie. Jednak WDA zdecydowała się zgłosić w tym roku jeden zespół młodzieżowy i będzie to drużyna prowadzona przez pana Kazimierza Arbata. Syla w tym roku pod nazwą Syla Bowling Planet. Tutaj powiem od razu, że Kręgielnia jest również jednym z naszych nowych sponsorów. Zespół Syli jak zwykle będzie silny w tym roku, wzmocniony z tego co widzieliśmy o chociażby dobrego bramkarza z PBDM-u Przemysława Millera. W składzie drużyny jest także Andrzej Gładek, inni znakomici zawodnicy, także bardzo ciekawy zespół. Skoda Auto. Tutaj zapewne Państwo doskonale pamiętacie Ochapki Grudziądz, Urząd Pracy Grudziądz. To jest ten sam zespół pod nową nazwą. LB. Drugi sezon występów drużyny panów Murawskiego i Pogorskiego. Dobra drużyna właśnie z bramkarzem Jakubem Pogorskim, który w poprzednim sezonie zachował najwięcej czystych kąt. Jak pamiętamy, odpali w ćwierćfinale z Rachnicą. Hydrokomplet Grudziądz. Tutaj wszyscy doskonale znamy LMP. Gra pod nowym szyldem, z nowymi zawodnikami. Między innymi dojdzie Jakub Dreszler, Rosław Simpson. Także bardzo też groźna drużyna. Trak. Pod tą nazwą kryje się zespół złożony z graczy z Bukowca, z Gwiazdy Bukowiec. Czarnie Lniano. Jestem spadkobierca Violi Lniano, mistrza drugiej edycji. Potem już drużynie się było troszeczkę słabiej, grała z zawodnikami złożonymi z niższych lig, ale w tym roku również liczymy, że będzie tutaj nawiązywała walka. Deja Vu, tutaj też doskonale znany zespół wszystkim. W poprzednim sezonie najsympatyczniejsza drużyna w naszym plebiscycie. A zobaczymy, jak w tym roku pójdzie im pod kątem sportowym. Darmyk Skacing, również stały uczestnik naszej ligi. Witamy serdecznie. Z Krzysztofem Kowalikowskim w ataku. Także zobaczymy, jak to na razie się spisze. System w Świecie, jeden z ulubieńców publiczności. Drużyna pana kierownika Wojtka Sasa. W tym roku dołączył Mateusz Rezmer jako nowy bramkarz. Także też może powalczą o przynajmniej drugą ligę. Schumacher również po raz kolejny z nami, właściwie nieustannie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze Polpak dawniejszy, drużyna, która sobie gra tutaj na 100 sezon i liczy na dobrą zabawę. Rode MDD Eurogol Bydgoszcz. Nie wiem, czy chyba w złej kolejności, nie wiem, przepraszam. Jest to nowy zespół z Bydgoszczy, podobno bardzo silny, my go jeszcze nie znamy, ale tutaj kierownictwo tej drużyny zapowiada, że przyjechało do Świecia wygrać tę ligę. Także drugi bardzo silny klub po FX Brokers z Bydgoszczy. Polchem. Pod tą nazwą kryje się drużyna złożona głównie z funkcjonariuszy policji tutaj naszej świeckiej, także policjanci w naszej lidze. Witamy serdecznie. Sojdal Gruczno. Gruczno, tutaj widzieliśmy mapkę, również po raz pierwszy dołączyło do naszych rozgrywek. Życzymy powodzenia. Ekopol Pruszcz. Również drużyna naszego sponsora, złożona głównie z zawodników Startu Pruszcz, grających w piątej lidze, a także graczy byłej Szmacianki z panami Jankowskim i Rodelniakiem. Tutaj kibice kojarzą zapewne, będzie również silny zespół. Chełmża Futsal Team, kolejny z Beniaminków. Na razie niewiele możemy o nich powiedzieć, ale na pewno dobry zespół. Wintory Najlepsze Upominki. Pod tą nazwą kryje się trzecia drużyna z Bydgoszczy, najmniej nam znana, ale również z tego, co się dowiadywaliśmy, bardzo dobra. Biedronka Grudziądz. Tak jak powiedziałem po raz pierwszy, mamy aż cztery drużyny z Bydgoszczy i właśnie drużyna Biedronki Grudziądz jest jedynym z Beniaminków, który dołączył, przepraszam, z Grudziądza oczywiście, czwartym Beniaminkiem właśnie drużyna Biedronki. TB Projekt, kolejny Beniaminek. Witamy serdecznie. Nowy szpital. Proszę Państwa, w tym roku dużo dużych zakładowych, mamy policjantów, mamy także pracowników szpitala. Także też zapraszamy do wspólnej zabawy. Nawet tutaj członkowie tego kierownictwa szpitala pisali się na swoich zawodników. SKP Wozownia. Kolejny z Beniaminków, tym razem ze Świecia. I tutaj mamy, proszę Państwa, pełne 28 zespołów. Jeszcze raz serdecznie bardzo witamy w nowym sezonie.
i przejdziemy może do kolejnej części, żeby przedłużać. Jak proszę Państwa, Stalex Liga to już nie tylko rozgrywki piłkarskie. Tutaj, tak jak widzieliście Państwo na mapie, coraz więcej drużyn, staramy się wprowadzać coraz więcej niespodzianek. Mamy swoje gadżety, tak jak te filiżanki limitowane, koszulki, które będzie można wygrać podczas tego sezonu. Ale chcielibyśmy teraz tutaj, korzystając z okazji, powitać naszych sponsorów serdecznie i przekazać im takie symboliczne filiżaneczki w ramach podziękowania za to, że są z nami. No i oczywiście tutaj wszyscy doskonale wiedzą, Stalex Liga to oni. Chciałbym, żeby Państwo zacznie powitali pan Krzysztof Szpakowski i Andrzej Nowakowski. Witamy. Panowie, to tutaj taka mała niespodzianka dla Was. Proszę serdecznie. Panowie tego jeszcze nie wiedzą, a to taka mała niespodzianka też dla nich. Zarząd naszej spółki postanowił włączyć pana Andrzeja Nowakowskiego i Krzysztofa Szpakowskiego do ścisłego zarządu Stalex Ligi, ponieważ trzeci sezon są z nami, pomagają nam bardzo. Liczymy, że będą również aktywnie włączać się jako członkowie zarządu. Jeszcze raz wielkie brawa, panowie. Nowi członkowie zarządu Ligi będą również odpowiadać za sprawy organizacyjne i regulaminowe. Tu pojawia się pani Pastesa, widzę, także będziemy dalej przekazywać nasze filiżanki. A więc kontynuujemy prezentację sponsorów. Sponsorem technicznym w tym sezonie jest firma Ekopol Prusz z Pruszcza, pana Dariusza Orzechowskiego. Nie widzę pana Darka na sali, ale dziękujemy mu za wsparcie. Także filiżaneczkę odłożymy dla pana Darka. FX Brokers, pan Krystian Jaboński. Witamy serdecznie. Bydgoszcz. Po raz pierwszy z nami. Proszę bardzo. Dziękujemy za wsparcie. Sponsor nagród, a więc firma Baster, pana Macieja Paluchowskiego. Pan Maciej już po raz drugi nam pomaga, sponsoruje nagrody, a tu warto powiedzieć, że w tym sezonie mamy naprawdę rekordowy budżet na nagrody w wysokości 6000 zł, także będzie o co walczyć. Oficjalni partnerzy naszej ligi. Hurtownia Stal Gresta po raz kolejny już z nami. Dziękujemy. Panowie Grzegorz Peter, Przemysław Cichowski, pan Przemka nie ma dzisiaj. Jest Grzegorz. Rafmix, no tutaj oczywiście też pomaga nam pan Rafał Górski co roku. Serdeczne dzięki. Jest pan Rafał, jest. Nie dość, że nasz sponsor to jeszcze będzie bronił tytułu mistrza. Nikomu się to nie udało, ale może w tym roku. Dziękuję serdecznie. Tutaj dodamy, że Rafnik jest również najbardziej utytułowaną drużyną w historii ligi. Ma na koncie 2 złote medale, 1 brązowy. Także wielki zespół i wielki sponsor. Firma Noe Trans, pan Dariusz Gierke. Po raz pierwszy dołączył do grona naszych sponsorów, to jest przywódca. Dziękujemy. Mega Media, no oczywiście jest to nasza firma zaprzyjaźniona, marketingowa, która nam pomaga organizować te rozgrywki. Panowie sponsorzy doskonale znają. Nasza żona pewnie jest z skóry. Także dziękuję, Marzenko. Generali, również po raz pierwszy z nami pan Krzysztof Rebel i Łukasz Szyszejko-Kopacki. Jak widzicie Państwo, rośnie nam ilość zespołów, rośnie nam ilość naszych sponsorów, którzy nam pomagają. Bardzo się z tego oczywiście cieszymy. Stolarka budowlana pana Jana Juraka z Bydgoszczy. Pana Jana nie ma dzisiaj z nami, ale również serdecznie dziękujemy. Geotermia Grudziądz. Również nie ma przedstawiciela, tutaj nie widzę, ale proszę Państwa, Geotermia Grudziądz przez cały sezon ufundowała bony na wszystkie swoje usługi w Grudziądzu. Także zawodnicy, uczestnicy Stalex Ligi będą mogli wygrywać kupony na basen, na solanki, na masaże. Także będzie o co walczyć. Ceramika Świecie, pan Krzysztof Wiżakowski, również drugi sezon z nami. Nie widzę pana Krzysztofa. Także przejdźmy dalej. I Kręgielnia Bowling Planet. Klaudiusz, zapraszam cię tutaj, chodź. Odbierzesz sobie filiżaneczkę. Dziękujemy za gościnę tutaj dzisiaj. Pan Klaudiusz również będzie sponsorem nagród, będzie fundował bezpłatny kręgiel dla uczestników, zaproszenie do dyskoteki,
Także dużo, dużo atrakcji w tym sezonie. Oczywiście nie zapominamy o partnerach medialnych naszej ligi, a są to w tym sezonie telewizja CSW w świecie, Świecie24 portal, sportoweświecie.pl oraz faktygrudziądz.pl, bo mamy cztery drużyny z Grudziądza. To tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o sponsorów i naszych partnerów medialnych. Czas przejść do wyjaśnienia systemu rozgrywek, który w tym sezonie może być odrobinę bardziej skomplikowany niż poprzednio, ale zaraz wszystko tutaj Wam wytłumaczymy. A więc w sezonie 2012-13 zasady rozgrywek przechodzimy do pokazu. Proszę Państwa, za chwilkę dokonamy losowania. Jak już część z Państwa wie, mamy podział na 5 grup, grupa A, B, C, D i E. Dwie grupy pięciodrużynowe, trzy grupy sześciodrużynowe. To będą eliminacje. I po tych eliminacjach, właśnie, po tych eliminacjach do pierwszej ligi awansują tutaj tylko mistrzowie grup oraz trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. Tutaj co ważne, grupy sześciodrużynowe do małej tabelki nie będą się liczyć mecze z ostatnią drużyną. A więc do pierwszej ligi przychodzą mistrzowie i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. Do drugiej ligi przejdą dwie pozostałe drużyny z drugich miejsc, wszystkie drużyny z trzecich miejsc w grupach, a także, i tutaj będzie wielka walka, drużyny z czwartych miejsc, drużyny z czwartych miejsc, najsłabsza drużyna w mojej tabeli odpadnie, natomiast pozostałe drużyny z czwartych miejsc toczą ze sobą baraże o ostatnie miejsce w drugiej lidze. Jak sami Państwo widzicie, już od samego początku trzeba będzie grać bardzo skutecznie, ponieważ zajęcie miejsca niższego niż trzecie może skutkować grą w trzeciej lidze, a trzecia liga, tak jak wszyscy wiemy, są już mecze o niższe miejsca i nie będzie szans na zdobycie mistrzostwa. Także warto się postarać już w pierwszych meczach, gdyż, tak jak powiedziałem, to zajmie miejsca poniżej trzeciego, z wyjątkiem tej jednej drużyny z czwartego może mieć już potem grę tylko w trzeciej lidze. Oczywiście dalej system rozgrywek jest podobny niż w poprzednim sezonie. Mamy 8 drużyn w pierwszej lidze, 8 drużyn w drugiej lidze. Zespoły grają ze sobą tak jak rok temu, czyli czołowa czwórka z pierwszej ligi awansuje do ćwierćfinału. Niższa czwórka z pierwszej ligi gra na krzyż, baraże z drugą ligą. Niższe 4 miejsca z drugiej ligi zajmują miejsca 13-16. Natomiast tutaj jest nowość. Trzecią ligę dzielimy na dwie podgrupy. Po 6 zespołów. Tutaj będą mecze o miejsca 17-28. To są do końca sezonu. Tutaj to, co powiedziałem, baraże, to doskonale wiecie Państwo. Tutaj ćwierćfinały. Nie zmienia się, mamy jeden mecz. Przegrane zespoły zagrają miejsca 5 i 7 w tej fazie. W półfinale, tak jak to było również rok temu, mamy mecz i rewanż. Pary półfinałowe będą losowane. No i w wielkim finale, myślę, że na początku marca, zmierzą się dwie najlepsze ekipy. W tym sezonie rzeczywiście awans do finału to będzie już wielka sprawa. Być w wielkiej dwójce 28 drużyn to już jest coś naprawdę fajnego. Tyle jeżeli chodzi o system rozgrywek. Ja tutaj jeszcze chciałbym przekazać mikrofon, żeby dwa zdania nasi sponsorzy również otworzyli rozgrywki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Teraz wiele szyby mogę dodawać. Mam nadzieję, że w tym sezonie, podobnie jak poprzednio, będziemy wszyscy grali fair, będziemy się dobrze bawili i ze swojej strony chcemy zapewnić, że postaramy się dla wszystkich jak najlepiej wylosować tutaj z tych poszczególnych. No a jest tyle dobrych drużyn, że na pewno będzie taka sytuacja, że i dobre drużyny ze sobą będą musiały w swoich grupach powalczyć. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz naszym sponsorom. Ja tutaj jeszcze nie przedstawiłem sędziów, ale pozwolicie Państwo, że to zrobimy w drugiej części. Teraz przejdziemy już do losowania, na które wszyscy czekają. Jak Państwo pamiętacie, mamy 5 zespołów rozstawionych i zaczniemy procedurę losowania właśnie od drużyn rozstawionych, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach. Zaczynamy, Panowie, podzielcie mi ze sobą rolę. Będziemy losować. Więc do grupy A, pięciodrużynowej, wchodzi mistrz Rafmix Stal Wit Świecie. Dobra, więc Rafmix będzie miał na starcie mniejszą grupę, mniej liczniejszą. Do grupy B. WSD Twoja Szkoła Grudziądz. Również jeden mecz w eliminacjach mniej.
grupę C losujemy. FX Brokers. FX Brokers trafia do grupy C, przejście zespołowe. Do grupy D dołączy Wojownik, skład węgla Wapcz. Tutaj nie powiedziałem, jak się określona nazwa. Wojownik, skład węgla Wapcz w grupie D. No i w grupie E oczywiście, ale sprawdźmy, tak jest, Unisław Chin. Tutaj mamy drużyny rozstawione, no i teraz zaczną się już prawdziwe emocje. Będziemy dla naszych rozstawionych dolosowywać z drugiej puli resztę zespołu. W grupie A z mistrzem, także nie lada będzie wyczyn, kto trafi na mistrza. Déjà vu trafia do grupy A. Chyba w poprzednim sezonie też w eliminacjach trafili na siebie. Do grupy B, do twojej szkoły Grudziądz. Bez szkoły auto Grudziądz, także znowu będziemy mieli grudziąckie derby. Skoda Auto Grudziądz na grupy B do twojej szkoły. Do grupy C, do FX Brokers. No a tu będziemy mieli z kolei derby bydgoskie. Rode Eurogol MDD Bydgoszcz. A więc już na starcie zapowiada się bardzo silna grupa. Grupa D. To drużyny z Wapcza. Dołączy TB Projekt. Nasz Beniaminek dołącza do Wapcza. Grupa E, Unisław Team, Nowy Szpital zagra w grupie z Unisławem. Teraz może, żeby rozwrócić, zmienimy kolejność. Słuchajcie panowie, będziemy od grupy E dokładać, a więc do Unisławia i do Nowego Szpitala dołączy Chełmża Futsal Team. A więc takie też mini derby tego regionu, Chełmża, Unisław blisko siebie. Także układa nam się to geograficznie jak na razie. W grupie D do Wapcza i TB Projektu dołączy Schumacher. Schumacher w grupie D. No i teraz czy do dwóch bydgoskich drużyn dołączy trzeci, to już byśmy mieli naprawdę grupę śmierci. No nie, ale też silny zespół. Syla, Bowling Planet. Ciężkie zadanie dla Syli, na starcie już będzie miała do dwóch bydgoskich rywali. Grupa B, do dwóch dużych grudziąckich dołączy Ekopol Pruszcz. To też będzie silna grupa, z której trudno będzie pewnie wyjść. Grupa A, mamy Rafniksa, mamy Déjà Vu. Hurtownia Stali Gresta. Też grała już wielokrotnie z Rafniksem, a więc starzy, dobrze znajomi. No i teraz od grupy A. Sojdal Gruczno. A więc mamy Rafniks, mamy Déjà Vu, mamy Grestę i mamy Gruczno. Do grupy Grudziądzko. Grudziądzko i jest nas Pruszcza. Dołączy SKP Wozownia w świecie. Trudnych rywali na Beniaminek. Grupa C, mamy dwie drużyny bydgoskie, mamy Sylę, też silna grupa, no i mamy System w świecie. Także trudne zadanie przed Systemem. Do grupy D, do Schumachera, tego projektu i Wapcza dołączy natomiast Hydrokomplet Grudziądz. Więc Grudziądzanie w jednej grupie nie zagrają, wszyscy ze sobą, tylko mamy do grupy D. I w grupie E, Unisław, Nowy Szpital, Chełmża i Wintory, Najlepsze Upominki, Bydgoszcz. Też ciekawa grupa, no praktycznie wszystkie są bardzo wyrównane przy takiej stawce. I ostatnia, przedostatnia tura losowania od grupy E zaczniemy. Trak, a więc Zdrowicy z Bukowca. Do grupy D natomiast Czarni Lniano z Schumacherem, z Projektem, z Wapczem i z Hydrokompletem. Tu już nam się rysują faworyci w tej grupie. Grupa C. Silna grupa bydgoska. Biedronka Grudziądz dołącza. Więc bardzo silna grupa. Syla,
System Biedronka, Wielosłowy, Bydgoskie. No i do grupy B dołączamy. LB. LB zagra z Wozownią, z Pruszczem i z dwiema gruzińskimi drużynami. I ostatni zespół do grupy A, a więc do mistrza, dołączy Polchem. A więc policjanci zagrają z mistrzem. Zostały nam trzy drużyny do tych najliczniejszych grup. Zacznijmy od grupy C w takim razie. W grupie C Darmek Skazing. Darmek Skazing. I do grupy D mamy już tylko dwa rozwiązania. Są zagadki. Klub Podróżnika i Karierzewo. I siłą rzeczy, ale wylosujmy, panowie. Do ostatniej grupy. Wda Junior Kemi na świecie. A więc tak wyglądają nasze rozgrywki, taki będzie podział na grupy. Widzimy, że część grup naprawdę bardzo silna, ale przy takiej stawce no nie ma innego wyjścia. Także mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z losowania. Proszę Państwa, to była pierwsza część, taka oficjalna. Teraz ogłosimy krótką 10-minutową przerwę na rozmowy w kuluarach, a po tej przerwie zapraszam Państwa na spotkanie z naszymi sędziami, gdzie będziemy omawiać kwestie regulaminowe. Także za około 10-15 minut wznawiamy tę dyskusję. A ja zapraszam na pociąg wspólny do sali konferencyjnej oczywiście wszystkich Państwa. Państwa zapraszamy na salę konferencyjną, tam jest poczęstunek dla Państwa. Nie krępować się, serdecznie zapraszamy. Za około 15 minut widzimy się, jak to jest powrotem. Thank you.
zmniejszyć. Thank you.
Państwa prosimy o przybywanie. Za 3 minutki zaczniemy drugą część. Myślę, że już jesteśmy w komplecie, także zapraszamy jeszcze ostatnich kierowników i przejdziemy do drugiej części, tej regulaminowej już. Może żeby uporządkować dyskusję, bo jest nas tutaj wielu, ja proponuję wprowadzić taką formułę, że tutaj kto będzie miał głos w dyskusji, prosimy o podniesienie rękę do góry, kolega tutaj przekaże mikrofonik i w ten sposób będziemy prowadzić dyskusję. A więc witam serdecznie naszych sędziów, 5 sprawiedliwych, którzy będą w tym sezonie prowadzić nasze rozgrywki. Pan Jerzy Sobotka, jest u nas znany, witamy panie Jurku. Pan Radosław Papierowski. Pan Jakub Szuprytowski. Ja policzyłem oczywiście 6, bo Kuba Wystawka siedzi nie w pierwszym rzędzie, ale też będzie prowadził mecze. Sylwester Rasmus. No i proszę Państwa, nasze rozgrywki próbujemy tutaj wprowadzać coraz lepsze rzeczy, coraz fajniejsze atrakcje. Również jeżeli chodzi o ekipę sędziowską, proszę Państwa, jest z nami sędzia ekstraklasy futsalu, pan Jarosław Grickiewicz z Torunia. Witamy serdecznie. Ekstraklasa futsalu będzie dla nas gwizdać w tym sezonie takie najważniejsze, najostrzejsze mecze. Proszę Państwa, żeby ta dyskusja była jakoś uporządkowana, ja na początku powiem o kilku zmianach fundamentalnych, powiem co będzie poddawane pod głosowanie, pod dyskusję, a co po prostu w regulaminie pozostanie już twarde. Jak wiecie, w tym sezonie wprowadziliśmy po raz pierwszy faule akumulowane i to tutaj nie podlega dyskusji, ten przepis zostanie, także 5 faul, tak, i 6 kolejny to rzut karny przedłużony. Tam w regulaminie wydarzy się drobny błąd, z 9 metrów rzut karny przedłużony, oczywiście powinien być z 10. I to jak najbardziej poprawimy. Część z Was widziała mecz ekstraklasy futsalu Marbitu z Red Devils. Widzieliście, że można grać fajnie, czysto. Były tylko 2 faule w jednej połowie. Dlatego też zdecydowaliśmy przeprowadzić ten przepis, żeby troszeczkę tę grę oczyścić. Tutaj też taka nowość, niespodzianka. Będzie oddzielny konkurs dla najlepszego egzekutora rzutów karnych przedłużonych. Zarząd ligi przewidział nagrodę w wysokości 1000 zł. Do podziału, chyba że jedna osoba wygra, także warto te karne przedłużone wykorzystywać. Oczywiście mamy nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Ja może przekażę tutaj mikrofon na początku naszemu tutaj sędziemu z Torunia, panu Grickiewiczowi, żeby opowiedział pokrótce, jak wyglądają zasady futsalu, a potem będziemy rozmawiać dalej. Witam serdecznie. Ja w swoim imieniu i w imieniu moich kolegów chciałem podziękować za zaproszenie, abyśmy mogli arbitrażyć w tym sezonie w waszych rozgrywkach. Oczywiście będziemy starali się wykonywać jak najlepiej, tylko potrafimy swoje rzemiosło. Ja zdajecie sobie sprawę i wy, i my, że zawsze będą jakieś tam kontrowersje, bo punkt widzenia od punktu siedzenia, także to już stare rzemiosło. Ja myślę, że nie zawsze się będziecie z naszymi decyzjami zgadzali,
ale myślę, że musicie nam zaufać. My postaramy się, przyjąć pułap odnośnie decyzji na rozumiem. My jako sędziowie postaramy się przyjąć jednolity pułap odnośnie egzekwowania różnych decyzji i to będzie taką podstawą, punktem wyjścia. Oczywiście ja na co dzień zajmuję się futsalem, więc tutaj organizator w porozumieniu z uczestnikami wprowadził kilka takich zmian, aby przybliżyć tą piłkę nożną halową do tych przepisów futsalu. Ja wiem, że one troszeczkę są trudnym elementem, bo ponieważ wiele zmian nastąpi w związku z tym, co na co dzień się spotykaliście. Ja najpierw może przedstawię od tej strony, jak to wygląda w futsalu. Potem organizator tutaj z Sylkiem, z panem Sylkiem opracowali regulamin, który chcieliby wprowadzić. I oczywiście tu jest prośba organizatora, abyście wy się ustosunkowali do pewnych elementów. Takim największym elementem, który budzi największe, że tak powiem, kontrowersje, panowie, to jest ślizg. Na dzień dzisiejszy w futsalu, ja przekażę, co jest w futsalu, a co my wprowadzimy tutaj do nas. W futsalu zmieniły się takie elementy w ostatnim okresie, że tak, z rozpoczęcia nie można strzelić bramki, tłumaczę dlaczego, bo ten element zawsze powodował, że przy znawianiu ludzie tam strasznie przeszkadzali, bo chcieli, że tak powiem, uchronić drużynę od straty bramki. Czyli już z rozpoczęcia nie można bramki strzelić, a dotychczas można było. Kolejnym elementem jest fakt znawiania piłki z autu. Ona musiała zawsze stać na linii, a teraz może sobie stać już poza linią w okolicach 25 cm. To jest ułatwienie dla was. Oczywiście dla sędziów, bo wiadomo, że to też zawsze budziło kontrowersje, czy ta piłka była, czy nie była. W każdym razie nie musi stać już na linii. Może sobie tam minimalnie stać poza linią, bądź, ale oczywiście musi być w stanie spoczynku. Kolejny element to jest element ślizgu. Od roku w futsalu pojęcie ślizgu zostało wyeliminowane. Oczywiście ten element tutaj organizator wspólnie z wami zadecyduje. Ja myślę, że to jest taka trudna sprawa. Oczywiście jeżeli sędziowie jednolicie zwrócą uwagę, powiedzmy, że tak powiem, profesjonalnie podejdą do tego tematu, nie jest to problem, ale podejrzewam, że na poziomie ludzi, którzy zawodowo się tym nie zajmują, może to spowodować jakiś problem, więc ja bym tego elementu nie znosił, aczkolwiek dał ocenie sędziów taki krok, że jeżeli ten taki przykut czy ślizg wykonany w momencie strzału zawodnika gdzieś w odległości 1 metra, to taki ślizg można wykonać, który nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa zawodnikowi, który prowadzi piłkę. Także to jest też decyzja do was. Wy się ustosunkujecie, a sędziowie po prostu jednolicie zadecydują i będą starali się jednolicie po prostu oceniać, bo też może być taka sytuacja, że futsalowiec będzie inaczej na to patrzył, a osoba, która gwizdzie na co dzień na boisku, może troszeczkę inaczej, że tak powiem, rozpatrywać to pojęcie ślizgu. Także dla waszego bezpieczeństwa, ja myślę, że bym sobie z tym poradził, bo wierzcie mi, że nie ma najmniejszych elementów problemu z ślizgiem w zawodowym futsalu, aczkolwiek wielu ludzi tutaj zawodowo się w to nie bawi, więc podejmiemy decyzję za chwileczkę, jak będziecie, powiedzmy, decydowali. Kolejny element jest gra z bramkarzem. Bramkarz po wprowadzeniu piłki ręką może z powrotem zagrać piłkę na swojej połowie, wtedy kiedy dotknie ją przeciwnik, bądź piłka będzie wznowiona z autu po wybiciu przez przeciwnika, czy z rzutu wolnego i tak dalej. Na połowie przeciwnika oczywiście bramkarz może grać do bólu, czego u was nie było, więc nie wiem. Oczywiście to jest cała pikanteria futsalu. Jeżeli nie gramy z bramkarzem po wprowadzeniu piłki, naprawdę wierzcie mi, że to uatrakcyjnia tą dyscyplinę, ale jeżeli te umiejętności są troszeczkę mniejsze, to wtedy jest dużo takich problemów, wtedy to się staje udręka, jak zawodnik musi wrzucić, nie może z bramkarzem zagrać, także też decyzja do was należy. Jeżeli chodzi o takie drobiazgi jak wznawianie piłki przez bramkarza, z autu, w futsalu jest 4 sekundy, natomiast tutaj mamy w regulaminie 5 sekund, ja bym tego nie zmieniał, ponieważ to i tak jest czas taki umowny, to rzadko kiedy i rzadko kto przekracza ten czas, także to nie powinno być problemu. Jeżeli chodzi o odległość zawodników przy znawianiu piłki z autu, piłki z rzutu wolnego, oczywiście obowiązkiem każdego zawodnika jest ustawić się na odległość właściwą, czyli na 5 metrów, ale dopuszczalne są elementy, że zawodnik w wyniku akcji może znaleźć się metr od piłki. Jego obowiązkiem jest, nie stwarzając utrudnienia zawodnikowi, który chce wznowić ten aut bądź rzut wolny,
oddalać się od tej piłki i on ma takie prawo się tam znaleźć, ale obowiązkiem jest znajdować się po prostu 5 metrów od piłki i trzeba jak najszybciej się oddalić od tej piłki. Także tu jest w regulaminie z autu 3 metry, z rzutu wolnego 5 metrów, w futsalu jest 5 metrów przy aucie i 5 metrów z rzutu wolnego. W sytuacjach, bo nie wiem, nie przygotowałem się może jak dotychczas było, jak zawodnik znawia zrzut z autu, to sędzia po prostu liczy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Więc w taki sposób jest to czytelne dla osób, które wznawiają, jak bramkarz wznawia piłkę. Więc jest to czytelne. Rzadko kiedy się ten czas przekracza, także to nie powinno być problemem. To już musi się zdać na nas. My tego w jakiś tam sposób będziemy to weryfikowali. Co jeszcze jest jakimś takim elementem, jeżeli chodzi o wątpliwą sytuację, a co mogłoby się zmienić, a co znacie z tego futsalu? Nie wiem, czy czegoś jeszcze nie mówili? Oczywiście 10 metr rzut karny przedłużany, 6 metr rzut karny. Panowie, rzut karny można wykonać na dwa razy, tak jak w piłce nożnej trawiastej, czyli zawodnik może piłkę metr podać do przodu, czy tam w jakiś sposób ją znowić, a inny może ją strzelić. Natomiast rzut karny przedłużany można wykonać tylko na raz. Czyli ten zawodnik, który wykonuje, musi ją, tą piłkę skierować do bramki. Jeżeli piłka się odbije od słupka, to oczywiście tej piłki ponownie ten zawodnik nie może dotknąć. Musi ją bramkarz dotknąć, bądź inny zawodnik po odbiciu, no to jest raczej niemożliwe. Oczywiście przy rzutach przedłużanych, rzutach wolnych, zawodnicy mogą znajdować się 5 metrów z prawej, 5 metrów z lewej strony, stojąc na wysokości rzutu tego karnego przedłużanego. Oczywiście jest taka opcja, że jeżeli faul zaistnieje między 6 metrem a 10 i jest to korzystniejsza sytuacja do wykonania tego rzutu, zawodnik ma prawo zadecydować, że wykonuje z tego na przykład 7 metra i oczywiście też bez muru. I bramkarz przy rzucie wolnym, przy akumulowanym rzucie, może znajdować się 5 metrów od piłki, czyli nie musi stać na linii. Czyli po prostu nie musi stać na linii, może sobie stanąć przed samym polem karnym, przed linią pola karnego i to jest takie ułatwienie. Tak z praktyki to powiem wam, że tych rzutów przedłużanych się strzela bardzo mało tak naprawdę. Także to nie jest jakaś tam wielka kara. Aczkolwiek wtedy troszeczkę, no jak już jest pitch fauli, to wtedy zawodnicy grają troszeczkę bardziej delikatnie, to wtedy uskoczy i tak dalej. Także to na pewno pomoże też i sędziom i wam zdrowie oszczędzi, także ma to jakiś sens, uatrakcyjnia to futsal. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś pytania z tej działki, bo żeby nie przedłużać. Przekazuję tu mikrofon i proszę decydować. Dziękujemy panu Jarkowi za streszczenie krótkie zasad futsalu. Ja powiem może w ten sposób, że my nie chcemy tutaj naszej ligi na siłę robić z niej profesjonalnie futsalowej. Natomiast część przepisów zgodzi się ze mną, że warto prowadzić, żeby te nasze rozgrywki rozwijać. Teraz, żeby usystematyzować, wprowadziliśmy takie 4 punkty wątpliwe, które chcemy teraz z wami wyjaśnić. Za chwilę tutaj pan Radek Opierowski taką małą prezentację do pana, ale ja może o tych 4 punktach powiem. Jedno jest pewne, faule akumulowane zostawiamy i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Natomiast co do 4 punktów będziemy tutaj dyskutować. Tak, pierwszym z tych punktów jest kwestia gry z bramkarzem. Tutaj dostaliśmy najwięcej maili, zapytań od was, protestów można powiedzieć. Powiem tak, nie będziemy się przy tym upierać. Jeżeli byście chcieli znieść ten przepis, to oczywiście go zniesiemy i pozwolimy na grę normalnie z bramkarzem. No to w dalszej części będziemy dyskutować. Druga z wątpliwości to jest tutaj kwestia kartek, tak? Nie wiem, czy widzieliście w regulaminie, stworzyliśmy w tym sezonie w ten sposób, że po strzelonej bramce, tak jak w hokeju, zawodnik wraca. Także mamy dalej żółte kartki. Żółta kartka skutkuje 2 minutami kary. Natomiast jeżeli drużyna broniąca się, atakująca strzeli, to zawodnik ukarany wraca na boisko, tak jak w hokeju. Czerwona kartka, tak jak do tej pory, definitywnie opuszcza parkiet i osłabia swój zespół. Trzeci punkt to jest kwestia tutaj, często zdarzało się sytuacje obecności tak zwanych kibiców, gapiów, osób w cudzysłowie funkcyjnych na ławkach rezerwowych. Proszę państwa, taka osoba powinna być wpisana do protokołu i w tym sezonie przewidzieliśmy, że w każdym meczu zespół będzie mógł wpisać takich 2 ludzi maksymalnie w protokole meczowym, którzy będą mogli siedzieć na ławce rezerwowych. Powiemy, że są trenerzy, są osoby kierownicze, które nie grają bezpośrednio, a kierują drużyną. One też muszą się wpisać, bo wielokrotnie zdarzało się tak, że to właśnie te osoby robiły najwięcej zamieszania, obrażały naszych arbitrów. One będą na równi karane
jak zawodnicy z pola, czyli kierownik, który będzie ewidentnie tutaj stworzył sytuację sporną, może otrzymać żółtą kartkę, wtedy osłabi swój zespół, dlatego będziemy wpisywać tych ludzi do protokołu meczowego. Czwarty punkt jeszcze chyba tutaj mi wyleciał, ale pan Radek powie o tym dokładnie, panie Radku, pan przygotował prezentację, tak? Tutaj. Ja odnośnie gry z tym bramkarzem, tak przywołam z praktyki w Unisławiu w ubiegłym roku, wprowadziliśmy coś takiego, że przez pierwsze dwie kolejki dla próby robiliśmy tak tolerancyjnie, bo za powtórne zagranie z bramkarzem, zazwyczaj się to dzieje w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z najbliższego punktu na linii pola bramkowego, pola karnego. Więc wprowadziliśmy za takie podwójne zagranie z bramkarzem, że przez pierwsze dwie kolejki ten rzut pośredni żeśmy wycofywali na środek boiska, bądź tam na 12, na 15 metr. I to po prostu da jakiś pogląd na sytuację, jak dużo takich rzeczy się zdarza. Także taka tolerancyjna tutaj rzecz, że można na przykład, jeżeli zadecydujecie, powiedzmy, jeżeli chodzi o tą grę z bramkarzem. No i oczywiście do takiej współpracy też namawiam odnośnie ławek właśnie, bo to wiele zależy i wiele takich ogniskowych rzeczy się dzieje na ławkach, także prośba, żeby na tych ławkach troszeczkę, że tak powiem, to co tutaj pan organizator powiedział, no łatwiej współpracować z tymi sędziami, bo to zazwyczaj się to ogniwo tego złego, co się potem na boisku dzieje, to się wywodzi zawsze z ławek, także taka prośba tutaj od nas sędziów. A jeżeli chodzi o ten czwarty punkt, to oczywiście wspomniana gra w ślizgiem, tutaj też chcemy rozstrzygnąć, czy gramy w ślizgiem, czy nie. Myślę, że te cztery punkty poddamy pod głosowanie, ale tutaj zanim to zrobimy, pan Radek na prezentację, prosimy bardzo. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Myślę, że krótko, żeby, bo to niektórzy już są znużeni, powiem tak, zanim przejdziemy już tutaj do konkretnych punktów regulaminu, to powiem do tego, co powiedział Jarek. Jarek tutaj bardziej, to jest profesjonalna liga, sędziuje w ekstraklasie futsalu. Ja myślę, że nawet po przekroju drużyn muszę państwu powiedzieć, że cele tutaj drużyn będą różne. My musimy dostosować ten regulamin tak, żeby on nie przeszkadzał drużynom, w sensie, co niektórzy chcą się po prostu pobawić, tak jak widzę. Nie czują tutaj jakiś tam wielki tym. A co niektórzy chcą przyjechać wygrać tutaj tą ligę. Co chcę powiedzieć? Wiadomo, chcę dzisiaj tutaj powiedzieć, mamy w Polsce, wszyscy się znają na przepisach. Mamy co najmniej 30 milionów znawców przepisów. My jesteśmy od tego, żeby te przepisy tak naprawdę spekować. Mam nadzieję, że nie dojdzie między nami do żadnych tutaj pięć i tak dalej. Co do konkretnych zapisów regulaminu, to jest regulamin, który wszyscy państwo macie na stronie. Z tego co widziałem, nie wszyscy do niego zaglądali, więc proponuję, żeby co najmniej kierownicy, kapitanowie drużyn zapoznali się z tym regulaminem i żebyście panowie i panie przekazali najważniejsze informacje z tego spotkania drużynom. My będziemy o tym informować jeszcze przed pierwszymi spotkaniami, ale lepiej jest, żebyście to wy również zrobili. Ja powiem o zmianach najważniejszych i o tych rzeczach, których musimy dzisiaj, których zostawiliśmy tutaj z panem Tomkiem państwa dyskusji do państwa decyzji. Więc tak, jednolite stroje, to wszyscy wiedzą, że posiadamy, podstawowy czas gry, wszyscy wiedzą. Przerwa na żądanie, to jest punkt, którym chciałem się tutaj zatrzymać. Przerwa na żądanie, tak jak tutaj 60 sekund. Jedna w trakcie trwania meczu, tak? Stolikowi sędziowskiemu, bo oprócz sędziów jednego lub dwóch sędziów będzie też sędzia stolikowy, któremu to kierownik drużyny bądź kapitan kładzie na stoliku prośbę, żądanie o czas, tak? Dopiero wtedy w przerwie w grze najbliższej zatrzymujemy grę i jest 60 sekund przerwy. Idziemy dalej. Zmiany to jest tam. Faule akumulowane. Ja tutaj powiem jedno zdanie tylko państwu. W zeszłym sezonie miałem okazję końcówkę sezonu oglądać sobie z trybun tak troszeczkę
starych CV. Absolutnie nie mam tutaj nic do tutaj pana Tomka czy też do organizatorów, ale byłem świadkiem meczu, w którym w ciągu pierwszych 7 minut tego meczu jedna z drużyn faulowała 8 razy. I panowie, powiem wprost, z mojego punktu widzenia taka rąbanka nie może mieć miejsca na sali. To jest niedopuszczalne. Dlatego prowadziliśmy faulę kumulowane, żeby unikać, dbać o nogi zawodników. Bardzo często zima to jest okres, gdzie chcemy się po prostu poruszać, pobawić się, a niekoniecznie walić po nogach. Więc po to ten przepis. I dalej. Grać ślizgiem. To jest pierwszy punkt, który chciałbym, żebyśmy panowie głosowali nad nim, żebyśmy się zastanowili. To jest tak jak tutaj Jarek powiedział, dzisiaj w futsalu ślizgi są po prostu dozwolone. Proszę Państwa, mamy trzy opcje, a tutaj w regulaminie mamy napisane, że ślizgi są zabronione. Zdania są podzielone, chciałbym, żebyśmy tutaj poddali dyskusji ten temat. Oczywiście tak. Co ja na ten temat powiem? Gra bez ślizgu na sali jest po to, żeby też jak gdyby unikać sytuacji jakichś tam ostrych spięć i tak dalej, tak dalej. Tylko że moim prywatnym zdaniem w ogóle gra bez ślizgu. Troszeczkę nielogiczne jest dla mnie to, że zawodnik biegnie goniąc piłkę i gwizdze mu się rzut wolny za taki ślizg. To jest moje zdanie, ale możecie się Państwo z tym nie zgodzić. Dlatego prosiłbym teraz o dyskusję, czy po pierwsze zostawiamy przepis o braku grania ślizgiem, czy gramy ślizgami, tak jak jest w futsalu, czy też może trzecia opcja, gramy ślizgiem i gwizdzamy tylko w momencie, kiedy zawodnik jest w zasięgu piłki, tak? Kiedy jest daleko, nie ma oczywiście rzutu wolnego, kiedy goni piłkę na przykład, a przeciwnik jest 5 metrów dalej. Prosiłbym tutaj o dyskusję na ten temat. Chciałbym zwrócić uwagę przy tym zapisie, żeby Państwo dobrze go przeczytali, bo interpretacja tego przepisu nie ma na celu stwierdzenie, że ślizg jest zabroniony, tylko że zabrania się gry w ślizgiem mając na celu odebranie lub wybicie piłki będącej w posiadaniu przeciwnika. Czyli jeśli to jest ślizg blokujący, bo ślizg wykonany poza zasięgiem gry bądź poza terenem, gdzie przeciwnik ma nad nią posiadanie, taki ślizg jest jak najbardziej dozwolony. Dlatego to jest zapis stricte skopiowany z przepisów gry w futsal. Dlatego... Dlatego ten przepis nie zabrania gry ślizgiem, zabrania gry ślizgiem mającym na celu zrobienie krzywdy przeciwnikowi. Tylko i wyłącznie. Dlatego jak najbardziej są ślizgi dozwolone, natomiast ten ślizg zostaje wykonany w nogi przeciwnika, zamiar bądź ślizg w pobliżu przeciwnika i sędzia to ocenia, że to jest ślizg, który może przeciwnikowi zrobić krzywdę, to w tym przypadku jest dyktowany rzut wolny pośredni. Tylko w takim przypadku. Prosiłbym w takim razie o dyskusję, zajęcie stanowiska. Nie wiem, Tomku, czy będziemy głosowali nad... Kręcaj, tak, bo jak ma za daleko mikrofon, to tu... Znaczy, myślę, że te trzy punkty rzeczywiście możemy poddać pod głosowanie, natomiast poczekamy na głosy z sali, już tutaj widzę. Panie Piotrze, kolega, musimy powiedzieć. Dzień dobry. To znaczy, ja chciałem się zapytać, czy Radek dobrze interpretuje to, co powiedział tutaj sędzia z Ekstraklasy futsalowej, bo ja nic mnie nie wyobrażam. Nie widziałem jeszcze właśnie w ślizgu w celu odebrania piłki. Chyba to jest jakiś absurd w futsalu. I chyba myślę, że możemy poddać pod głosowanie tylko i wyłącznie w ślizgi w celu blokowania bądź dostania piłki bez kontaktu z zawodnikiem. No to Mateusz, tutaj jesteś w błędzie. To tak, bo... Bydgoszczy tak, grają już od roku. Ślizgi są dozwolone.
bydgoskich ligach amatorskich też, w których ja się tam mam przyjemność się bawić. Więc absolutnie jest to dozwolone. Czyli poddajemy to też głosowaniu, tak? Dozwolone w ślizgi. Ja mam jeszcze jedną uwagę. Może tak bardziej albo obrazowo. Jeśli zawodnik jednej drużyny ze środka boiska strzelona bramkę i obrońca na linii bramkowej wybija ślizgiem piłkę z bramki, to bramka jest uznana czy nie? Czy to jest rzut wolny bezpośredni, rzut karny? Znaczy ja nie wiem, czy pan zadaje mi pytanie, bo ja jestem za tym dokładnie, co pan powiedział, co jest napisane w tym regulaminie. To znaczy, jeżeli obroni, bo ja nie rozumiem, czyli nie uznajemy bramki po prostu, jeżeli broni z połowy strzału, nie ma kontaktu z zawodnikiem, no to oczywiście, czemu nie grać w ślizgę? Ale jeżeli w ślizg służy zabraniu piłki przeciwnika, no to jest automatycznie faul. No to przepisu tak wynika. Tylko że Radek mówił o tym, że dopuszczamy zupełnie tak jak na dużym boisku w ślizgi w każdej sytuacji. No to jest absurd. Żeby nie było niejasności, proszę pana, pojęcie ślizgu zostało wyeliminowane z przepisu futsalu, czyli bezwzględnie jakikolwiek sobie ślizg możemy wyobrazić, jest dozwolony, ale jeżeli w jakikolwiek sposób naraża na niebezpieczeństwo zawodnika, to się widzi, że faul, jeżeli to jest faul nieostrożny, jeżeli nierozważny, czyli super ślizgiem wybija facetowi piłkę, a przy okazji minimalnie zahacza jedną nogę, to jeszcze dostaje kartkę żółtą za to. A jeżeli wpieprza się w faceta i ciągnie faceta z piłką, to dostaje czerwoną kartkę. Ale żeby nie było niejasności, panowie, pojęcie ślizgu w futsalu jest wyeliminowane. Jest bezwzględnie w każdej postaci dozwolone. Takie jest prawidło. Ja sędziowałem teraz mecz Pogoń Szczecin, Gatka z Duńska Wola, Pogoń Szczecin i facet wziął facetowi czysto pięknie piłkę wybił, ale minimalnie go drasnął w nogę i dostał żółtą kartkę za to, centralnie. I od razu do widzenia takiemu facetowi, już więcej takiego ślizgu nie zrobi. Także my mamy zadecydować, czy dopuszczamy to, co kolega Sylwek powiedział, właśnie, że nie, że ten ślizg bezwzględnie tak jak na boisku, ale zdajemy się na tutaj z panów sędziów. Jeżeli jakiekolwiek małe niebezpieczeństwo będzie w wykonaniu tego ślizgu, to po prostu gwiżdżemy faul. Jeżeli się robi krzywdę facetowi, to dostaje żółtą kartkę, a jeżeli wycina faceta, to dostaje czerwoną kartkę. I to jest sprawa czysta. To nawet nie trzeba tego tłumaczyć. To jest do wyobrażenia gdzieś tam w słowach do przełożenia, ale jest czyste do zastosowania na boisku. Znaczy ja pana doskonale rozumiem, się z tym zgadzam, natomiast mam duże wątpliwości, z całym szacunkiem do arbitrów z dużego boiska, że jednak pozostawia to wiele możliwości do interpretacji i będzie trudne do egzekwowania i tylko będzie budziło niepotrzebne jakieś animozje. Zgadzam się z panem. Więc dlatego podjąć trzeba decyzję, że i tak na sędziów się trzeba zdać w tym wszystkim, bo zaraz będzie dyskusja, czy to było pół metra, czy metr za zawodnikiem. Proszę bardzo. Słuchajcie panowie, ja proponuję, żeby ślizg był dopuszczalny, jeżeli nie jest on w obrębie zawodnika, który ma piłkę. Jeżeli, tak jak pan Radek powiedział, jeżeli to jest zawodnik, który goni piłkę i gdzieś tam chce ją złapać, robi ślizg, lub jeżeli jest to na jakiejś tam linii bramkowej i chce obronić piłkę przed strzałem zawodnika, który strzelał tam 10 metrów przed nim. Żaden inny ślizg, moim zdaniem, nie powinien być dopuszczalny, bo to zawsze będzie budziło kontrowersje, bo jeden powie, że dotknął mojej nogi, drugi powie, że nie dotknął i będą z tego jakieś tam problemy. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Proponuję metr od nogi, ten ślizg, żeby dać jakąś taką gwarancję bezpieczeństwa i zdać się niestety trzeba na sędziów, bo to zawsze będą kontrowersje w tym calu. Mateusz, ja się z tobą zgadzam, ale tak stawiając sprawę, interpretacja nasze czasami w różnych przepisach sędziego interpretacja, zaraz dojdziemy do żółtych, czerwonych kartek, tutaj też interpretacja za chwilę może być szeroka, tak? Więc tak, Grzegorz tutaj duże propozycje. Ja też jestem bardzo bliski tutaj, jeśli mam być szczery państwem, że żeby dopuszczać ślizgi tylko takie, gdzie nie ma przeciwnika w zasięgu gry, tak? O tak bym to nazwał, tak? W obrębie, tak jak Jarek tutaj powiedział, metra, tu metra, tak? Ale decyzja należy tutaj do was. Czyli proszę państwa, żeby usystematyzować, to mamy tak naprawdę dwa wyjścia. Albo rezygnujemy ze ślizgów całkowicie,
albo przyjmujemy taką opcję, jak tutaj panowie powiedzieli, dozwolonych ślizgów tylko w sytuacjach, gdy nie zagraża to bezpośrednio zawodnikom. Wydaje mi się, że tutaj będziemy bardziej skłonni ku tej drugiej propozycji, natomiast jeżeli państwo tutaj jesteście innego zdania, to jeszcze prosimy o komentarz. Jeżeli nie widzę, no to chyba nie ma nawet sensu tego przegłosowywać specjalnie, tylko po prostu zostajemy przy tym wariancie, że ślizgi uznajemy za dozwolone, jeżeli nie zagrażają bezpieczeństwu zawodnikom. Zgadza się, że to będzie kwestia interpretacji sędziego, natomiast no myślę, że ten metr tolerancji, jeżeli nie ma ataku na zawodnika, jest o tyle łatwy do wychwycenia przez arbitra, że nie powinno być z tym większych problemów. Ja bym jeszcze teraz wrócił do tej kwestii gry z bramkarzem. Może tutaj tylko myślę, że jeżeli ustalimy, że te ślizgi dopuszczalne, to teraz tak jak Jarek zaproponował, to obligatoryjnie, jeżeli zawodnik wchodzi ślizgiem, a kończy tego zawodnika, to żeby potem nie było awantury, że wylatuje za żółtą kartkę, tak? A jeżeli jest to niesportowe zachowanie, czyli atak ewentualnie z tyłu na nogi lub przewrócenie, tak, to jest od razu czerwona kartka, żeby wszyscy się z tym wiązali. Panowie, ja chcę od razu też powiedzieć, myśli Kuby są podobne do moich. Ślizgi to jest pewne ryzyko. Zawodnik, który gra ślizgiem, decyduje się na pewne ryzyko. Trafię, nie trafię. Nie trafię w nogi, to jest co najmniej karten. Tylko sędzia wie, czy żółty, czy czerwony. Tak? Panowie, no, nawet na szkoleniach sędziowskich, to muszę powiedzieć, w żadnych kuluarach. Jeżeli zawodnik gra ślizgiem, nie trafia piłeczkę, to jest albo żółta, albo czerwona. Tylko zastanawiamy się nad kolorem kartki. Ale słuchajcie, bo ja zaproponowałem, żeby ślizg był w takim miejscu, gdzie nie ma takiej w ogóle możliwości, żeby kogoś tam zahaczyć albo nie. O tym mówimy, tak? Ślizg może być w takiej możliwości, jeżeli tak, jest strzał i ktoś chce ten strzał obronić, robi ślizg, albo jest gdzieś tam, chce bronić, ale nie na zawodnika, tylko gdzieś tam 2 metry czy tam metr od niego, żeby ustalali, czyli w tym momencie nie ma takiej chyba możliwości, żeby wpadł zawodnika, no. Dobra, dzięki. Tutaj jest, zaznaczyłem sobie przepis na temat żółtych i czerwonych kartek. Tak jak Jarek powiedział, w futsalu jest, nie ma przepisu, jest żółta kartka, zawodnik nie otrzymuje kary 2 minut, tylko jest żółta, druga żółta, czerwona, dopiero wtedy zawodnik otrzymuje karę 2 minut. U nas będzie inaczej ze względu na powerplaye, tak, dobrze mówię. No nie chcemy tutaj psuć jak gdyby zabawy, więc ten przepis będzie taki jaki był. Żółta kartka 2 minuty, czerwona zawodnik do końca meczu definitywnie jest wykluczony z gry. Gra z bramkarzem. Kolejny przepis, panowie, który tutaj najwięcej kontrowersji wzbudzał. Ja może powiem, bo nie do końca chyba wszyscy zrozumieli o co w tym przepisie chodzi. Nawet widziałem na forum tam ktoś się wypowiedział, że co w przypadku grania z autu. No właśnie, no, jeżeli jest granie z autu, to automatycznie do tego bramkarza podać można, panowie, bo to znaczy, że ostatni dotknął piłkę zawodnik drużyny przeciwnej, tak? Więc tutaj nie ma możliwości, że nie, ale tylko raz można tego bramkarza podać, drugi raz też skutkuje już rzutem wolnym pośrednim najczęściej z linii pola karnego, czyli z 6 metrów. O co chodzi? Bramkarz, który otrzyma piłeczkę, nie może podać do swojego współpartnera dopiero wtedy, kiedy przekroczy linię środkową, dopiero może to uczynić. O to w tym przepisie, panowie, chodzi. Chodzi o to, że
żeby gra na kali ma być szybsza. Czyli nie ma być 50 razy podawania do bramkarza, granie z bramkarzem. Zmusza to drużynę do grania bardzo szybko. Do przekroczenia połowy i grania do przodu generalnie. Tak uproszczenie bym to powiedział. Tym przepisem jest też tak. Ja tutaj Państwu powiem, jakie jest ryzyko tego przepisu. Przepis jest fajny i jest super dla, powiedziałbym, dla zawodowców, dla ludzi, którzy się zajmują futbolem. Jak mam przyjemność jeżdżenia do Bydgoszczy na drugą, trzecią ligę, bo tam już zaczynają się schody. Nie za bardzo dla ludzi, którzy przychodzą na kale się pobawić, ten przepis jest ok. Zbudza sporo jakichś tam kontrowersji. Dlatego jeżeli my musimy tutaj, tak jak powiedziałem dzisiaj, już przepisy dostosować dla wszystkich, nie będzie tak, że w jednym meczu przepisy są takie, a w drugim inne. Więc jeśli chodzi o moje zdanie prywatne, to ja powiem Państwu, że ja jestem za zniesieniem akurat tego przepisu z bramkarzem. Jeżeli zadecydujecie inaczej, to oczywiście my będziemy sędziować tak jak panowie zadecydowaliście. Chciałbym, żebyście tutaj... Ja tutaj też się zgadzam z panem Matkiem. Ten przepis, przyznaję, trochę pochopnie wprowadziliśmy. Rzeczywiście odbiera on radość wielu zespołom słabszym. Dużo, jak powiedziałem, dużo było maili, dużo było pytań i protestów do tego przepisu. Dlatego, może żeby ułatwić sprawę, zróbmy tak, że proponujemy zniesienie tego przepisu. Jeżeli ktoś jest przeciwny i chce go zostawić, to czekam na opinię w takim razie. A na razie nie ma ani jednej, tak? To tutaj się pojawia, proszę. Uważam, że gra z bramkarzem zabija atrakcyjność futsalu. Liga jest wspaniała, wspaniale jest organizowana i myślę, że też poziom powinien sportowy się podnosić. Dlatego raz z bramkarzem, raz przynajmniej, naprawdę nie utrudnia aż tak gry, tak? A skoro ktoś się bawi w stale ligę, to znaczy, że musi mieć pod uwagę fakt, że poziom sportowy się musi podnosić. I tak jest z roku na rok, obserwując tę ligę. Proszę bardzo tam kolegom przekazać, że na dyskusja się będzie toczyć w tej sprawie. Ja proponuję, że na przykład po tych eliminacjach pierwsza liga nie gra bez bramkarza, a druga i trzecia, to są słabsze zespoły, nie grają z bramkarzy. To jest moja propozycja. Nie, ja absolutnie tutaj nie zgodzę. Jeżeli ustalamy dzisiaj przepisy po to dla wszystkich albo dla nikogo. Ja absolutnie nie jestem za podziałem. Pierwsza liga, druga, trzecia. Albo dzisiaj ustalamy przepisy dla wszystkich, albo dla nikogo. Takie jest moje zdanie. Bo gra z bramkarzem, moim zdaniem, to jest takie kombinatorstwo na czas dla drużyn, którzy prowadzą i które po prostu pukną w drugiej połowie. Gram ze futsal i uważam, że tak po prostu jest. Pan kolega jest grudziąca. Czy rozumiem, że pan jest za pozostawieniem tego przepisu, tak? Bo no, mamy jeden głos taki... Panie Tomku, to zróbmy głosowanie na temat tego punktu i no tak, bo rzeczywiście ja tutaj też jestem przeciwnikiem dzielenia regulaminu na ligi, to jednak prowadziłoby ten chaos. Jeżeli jest najwięcej kontrowersji na tego przepisu, no to rzeczywiście sugerowałbym podjęcie głosowania w tej sprawie, ale tutaj... Bo panowie jeszcze macie jakieś uwagi, to... Tam kolega z Guzią, proszę. Naszym zdaniem bramka powinien grać. Jeśli potrafi grać nogami, to jest plus danej drużyny. Nie każdy bramka w tym nie potrafi to robić. I kombinowanie na czas to 40 minut grane. Jeśli ktoś nie potrafi 40 minut robić dwóch bramek różnicy, to jest dura. I jeśli tu kolega z Bydgoszczy podaje, że tak? Obojętnie skąd. Myślę, że to nie wiem. Jakoś wpalnia tą grę, naszym zdaniem to jest bez sensu. Bo naprawdę, mamy takie sytuacje, że wysłacze drużyny będą kopać po autach, bo nie będą miały gdzie grać piłki. I tak to będzie wyglądało. Mateusz jeszcze się zgłasza. Znaczy, ja tylko powiem tyle, że jeżeli ktoś nie widział, jeszcze zgodzę tutaj z kolegą z Wrocławia, że
moje osobiste zdanie, nie powinniśmy grać z bramkarzem. Zdecydowanie to uatrakcyjni tą ligę, przyspieszy i na pewno nabierze kolorytu. Natomiast nie jestem jakimś, nie będę bił się za ten przepis, jeżeli większość zagłosuje przeciwko, no to rzeczywiście, no niech bramkarz gra. Ale dla atrakcyjności ligi zdecydowanie pominąć bramkarza. Na pewno będzie to lepsze. Ja proponuję, no, w takim razie powiem. A ja akurat odwrotnie powiem. Uważam, że trzeba grać z bramkarzem, bowiem spektrum drużyn jest tak różne i nie chciał, żeby mi się powtarzały mecze 30-1. Bo też bez sensu. Dokładnie, panowie, no jeszcze raz powtórzę. Każdy... Każdy myśli o sobie, ja tak powiem tutaj szczerze, z tego co widzę, i myśli o swojej drużynie. My jesteśmy od tego, żeby myśleć o wszystkich, tak? I tak jak powiedziałem, regulamin będzie dla wszystkich drużyn. Ja już powiedziałem panu coś, wiem z doświadczenia, że super bawią się zespoły, które mają ligowców w składach, które mają zawodników gdzieś tam, powiedzmy, no... Którzy grają w piłkę dobrze albo bardzo dobrze, ale gro drużyn to jest też drużyny, które tutaj Starek Slider przyjdą się bawić, więc dla wszystkich ma być to regularne. Proponuję głosowanie, bo raczej deszcze Grzegorz coś. Znaczy ja akurat się zgadzam z panem Radkiem i z panem z Lisewa, że Starek Liga to nie jest liga dla 5 zespołów, tylko dla 28. Dlatego powinniśmy grać z bramkarzem, bo takie jest po prostu moje zdanie. Dziękuję bardzo. Ja jeśli mogę, mam jedną jeszcze. Przypominam, że z bramkarzem można raz zagrać, a poza tym kolegi odpowiada, że bramkarz może grać nogami, jak jest na połowie przeciwnika. Może dla tego. Możemy głosować, ja też się będę siedział za tym do końca, tak jak większość zadecyduje. Słuchajcie państwo, rzeczywiście, tak jak Grzegorz powiedział, Stalek Sliga dla 28 drużyn, także jeżeli jest tak kontrowersyjny pomysł, no to radziłbym rzeczywiście podać pod głosowanie. A więc, proszę państwa, kto jest za pozostawieniem gry z bramkarzem? Ręka do góry. Pozostawieniem gry z bramkarzem. No, panie Piotrze, przeliczmy, ale wydaje mi się, że większość, tak? Za pozostawieniem gry z bramkarzem, czyli dozwolone z bramkarzem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zdecydowanie tak, że proszę państwa. No to dobrze, to kto jest przeciwny grom? No chyba nie musimy liczyć, tak? Dobrze, to będziemy liczyć. Jeszcze raz. Kto jest za pozostawieniem zgromkarzy? Pan Piotr przeliczy głos. Proszę bardzo, proszę. Kierowniku drużyn, tak, oczywiście. Jest 20. 20. Kto jest przeciwny w takim razie? 6. 6. No to widocznie dwóch kierowników. Także 20 do 6. Większość zadecydowała, a więc pozostawiamy tak jak było do tej pory, więc gra z bramkarzem zostaje dozwolona. Ślizgi wyjaśniliśmy już sobie. Radku, jeszcze jakieś kwestie zapalne? Wydaje mi się, że z tych najważniejszych rzeczy, o których chcieliśmy tutaj z nami porozmawiać, to mamy ustalone. Chyba że są jeszcze jakieś wątpliwości, ktoś ma. Mateusz. Znaczy, ja mam tylko jedną wątpliwość, ale nie dotyczącą tych dwóch punktów, bo chciałbym zmienić, liczymy czas od wznowienia gry, ale do tej pory sędziowie nie pokazywali, od którego momentu liczą czas. Po prostu przerywali, jak stwierdzili, że minęło 5, czy nie wiem, jaki tam był czas, czy 3 sekundy. Normalny futsal sędzia pokazuje czas, kiedy już zawodnik, od jakiego momentu liczy czas, i chciałbym tak to po prostu doprowadzić. Mateusz, tak jak Jarek powiedział, w futsalu sędzia podnosi rękę i liczy. Raz, dwa, i ten przepis chciałbym podać pod głosowanie, czy go cztery mija gwizdek w drugą stronę, tak? Do tej pory tego nie było u nas. Tak to wygląda. Jeżeli wszyscy sobie tutaj, nie wiem, za chwilę ustalimy, że tak sobie życzycie, ale chcę zaznaczyć tak. Liczenie jest w momencie, kiedy piłka jest na aucie, w momencie, kiedy bramkarz trzyma piłkę w rękach. Także cztery, liczymy się, piąta sekunda rzut wolny dla drużyny przeciwnej.
możemy to wprowadzić, jeżeli większość będzie chciała. Znaczy, bo potem przepis budził dużo kontrowersji, to znaczy od kiedy sędzia zaczyna liczyć ten czas, niekiedy sędzia, nie była piłka zupełnie przygotowana, bo przeciwnik stał pod tą piłką, a gwizdnął, że czas minął. A tutaj sędzia jest jednoznaczność i daje to... Panowie, sprecyzuję to jest ściśle określone. Sędzia ma obowiązek zaczynać liczyć, kiedy zawodnik, mówimy o bramkarzu w aucie, usiądzie piłkę i ma możliwość do wznowienia. Ma możliwość, więc jak ktoś panu tam przeszkadza, to oczywiście prosi się na gwizdek. Panie sędzio, proszę tego pana odsunąć. Bramkarz czasami robi tak, że piłkę leci do niego, a on między nogami puszcza. Czyli jak on puści między nogami, to sędzia powinien już teraz zrobić. Dwa. Czyli po prostu na zasadzie takiego marnotrawienia gry. Jeżeli zawodnik z autu ma piłkę w ręku i stawia ją na linii i kolega inny przylatuje. Teoretycznie powinien ten wznowić, ale oczywiście sędziowie, my jesteśmy dla was i nie będziemy wam utrudniać tego. Po prostu w miarę możliwość do wznowienia gry my zaczynamy liczyć, ale wierzcie mi, że na tym poziomie będziemy to robili w sposób taki, że my jesteśmy dla was, a nie wy dla nas. Chodzi mi tylko o fakt liczenia, bo do tej pory to my nie wiedzieliśmy, to znaczy... To ja teraz tłumaczę, w miarę możliwości, kiedy zawodnik posiądzie piłkę i ma możliwość do wznowienia gry. Ale ja to doskonale rozumiem, tylko kwestia, czy będziecie liczyć, czy będziecie podejmować sobie w głowie decyzji, będziecie w głowie liczyć, bo do tej pory liczyliście w głowie. Obiecuję, że zrobimy to zgodnie z elementem takim, żebyście wy byli z tego tytułu zadowoleni i tak jak przepis mówi. Czyli będziemy wskazywać, kiedy zaczynamy liczyć i zaczniemy od 1, ok? Ja powiem tak, ja bym się nie wyrywał, Jarek, z tym, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo jeszcze nigdy w żadnej lidze nie znałem takich, żeby wszyscy byli zadowoleni. Także szczerze powiem, nie znam takiej ligi, w której wszyscy byli zadowoleni, może panowie znają. No, ja nie znam. Maciej, masz jeszcze dwa zdania, tak? Tak, ja jeszcze chciałem tutaj... Jeden temat poruszył na temat żółtych kartek. Do tej pory była sytuacja, że te kartki żółte się kumulowały. Ja bym był za tym, aby nie było takiej sytuacji i druga żółta kartka jest automatycznie kartką czerwoną. Proszę pamiętać, że czerwona kartka w naszych przepisach to jest osłabienie zespołu na parkiecie. Zespół gra do końca w osłabieniu, więc... Ja rozumiem, ale po to właśnie wprowadzamy przedłużone żółte kartki, aby tych fali było jak najmniej. Możemy to też podać pod głosowanie, ale może wrócić. Ten pomysł z liczeniem, mi się wydaje, że jest bardzo dobry. Nie wiem, jak panowie tutaj się zapatrujecie. Może, żeby był przyspieszyć, przegłosujmy to. Ja jestem za, kto jeszcze jest za tym przepisem? Pozwolicie mi z liczenia. Wydaje mi się, że to jest tyle. Fajne, że nasi sędziowie będą widzieli, o co chodzi. Także liczymy ten czas 5 sekund. Tak było na meczu Marwitu z Red Devils. Widzieliście, nikt nie miał wątpliwości. Także w porządku. Co do... Bo może być taka sytuacja, że będzie w naszej lidze taki zawodnik, który jest typowym rzeźnikiem i będzie na przykład, nie wiem, po 5 żółtych kartek, tak? Z meczu zarabiał. To znaczy tutaj już jest w regulaminie, że 4. żółta kartka w sezonie to jest pauza w jednym meczu. Bez stówy, ale jest pauza. Ja tutaj się z Maciejem bodajże zgadzam. Rozmowa tutaj z panem Tomkiem, gdzie miesiąc temu się spotkaliśmy. Przepis numer 1, który mi nie pasował, to była interpretacja żółtych kartek. Powiem szczerze, bardzo bez jakichś odwag do pana Tomka to powiedziałem, że dla mnie jest to trochę nielogiczne. Panowie, no nie oszukujmy się, mamy różnych zawodników w klubach. Dzisiaj jest wesoło, śmiejemy się, jest wszystko pięknie, ale czasami na parkiecie nie będzie tak wesoło. I będziemy mieli ludzi, tak jak Maciej powiedział, typowych recydywistów, którzy żółta kartka, a daj mi kolejną, a może trzecią zdobędę, a może czwartą. To nie wiem, bo ja to tak humorystycznie powiedziałem, kolekcjoner żółtych kartek może wprowadzimy taką klasyfikację. Panowie, to nie jest tak, że ja tak wyjdę na boisko i będę chciał jakiegoś zawodnika, o, bo dwie żółte i czerwone, ja sobie z nim mam spokój. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebyśmy wyeliminowali tak jak powiedziałem, typowych recydywistów, ludzi, którzy będą mieli te żółte kartki po prostu gdzieś tam w głębokim poważaniu.
To znaczy tak, ja tutaj będę mimo wszystko bronił swojego stanowiska. Panowie, przeglądając statystyki, tak naprawdę przez cały poprzedni sezon był tylko jeden zawodnik, który miał 4 kartki w sezonie żółte. Także to nie jest... Mi chodzi o zawodnika, który w jednym meczu może na przykład dosyć dwie żółte kartki, czy... Ale ja mówię o jednym zawodniku, który uzbierał 4 żółte kartki przez cały sezon. Pozostaje uzbierali ich mniej, więc zdarza się to sporadycznie, a często jest tak, że fał taktyczny, czy przerwana gra. No co, wywalimy zawodnika drugą żółtą czerwoną jest po meczu, tak? Ale każdy wie, jest odpowiedzialnym zawodnikiem, tak? Każdy stara się panować nad swoimi nerwami, nad swoim zachowaniem. Znam z tyłu widzę. Jeżeli mogę wtrącić słowo, to na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że jeden zawodnik w czasie jednego meczu dostanie trzy żółte kartki, no to owszem, osłabia swoją drużynę na 6 minut, tak, łącznie. Natomiast jeżeli dostaje czwartą żółtą kartkę, albo na przykład trzecią żółtą kartkę, możemy coś takiego też przedyskutować, trzecia żółta kartka w meczu powoduje to, że drużyna trzeci raz gra w osłabieniu przez 2 minuty, natomiast ten zawodnik do końca tego meczu już nie gra i ewentualnie jeszcze w przyszłym meczu także. I tak samo na przykład jeżeli zgromadzi czwartą żółtą kartkę ogólnie w sezonie, no bo fakt, no można zgromadzić przez cały sezon 4 żółte kartki, tak? Ale można równie dobrze zgromadzić 4 żółte kartki w jednej połowie, tak? Skoro żółta kartka to są 2 minuty kary, tak? Mam jeszcze z tyłu głos dyskusji, proszę. Ja uważam, że sprawiedliwie by było żółta kartka 2 minuty, czerwona kartka na przykład 5 minut, ale gościu nie gra do końca meczu. To jest najlepsze chyba wyjście w amatorskich ligach, już się spotkałem wiele razy. Dwie minuty żółta kartka, czerwona kartka, 5 minut, ale gościu nie wchodzi już do końca meczu. Znaczy ja może powiem tak, w poprzednim sezonie mieliśmy tylko 3 czerwone kartki przez cały sezon na 170 spotkań, także nasi sędziowie są uczuleni, że dają te czerwone naprawdę w wyjątkowych sytuacjach, albo brutalnego faulu, albo wyjątkowego chamstwa w stosunku do kolegów czy sędziów, także tam jeszcze ktoś miał... To znaczy ja miałem tradycyjnie i tu się akurat tym razem z tobą w 100% zgodzę. Uważam, że te żółte kartki, które są w tej lidze, czyli bez możliwości powrotu zawodnika po starej dacie bramki, są na tyle dotkliwą karą i absurdem byłoby, gdyby zawodnik dostał dwie kartki na przykład, bo my karamy żółtymi kartkami za złe, na przykład za złą zmianę. Co też, ja bym bardziej tutaj skupił się na tym przepisem, czy tutaj karać żółtą kartką i osłabiać zespół, czy prowadzić stratę piłki, bo zdecydowanie jestem tutaj za stratą piłki, ale jeżeli zawodnik dwa razy zrobiłby złą zmianę, dostał czerwoną kartkę i osłabił zespół do końca meczu, no byłby to absurd w skali chyba, nie wiem. Mateusz, po raz kolejny odsyłam do przepisów, bo zawodnik w tej chwili po żółtej kartce drużyna tego zawodnika, gdzie traci bramkę, zawodnik wraca na pole gry. Z tego co wiem, mieliśmy go przegłosować, więc chyba nie jest to ustalone. Przynajmniej Tomek tak mówił. Tutaj jest Mateusz napisane, że zawodnik wraca na pole gry w momencie, kiedy... Nie, no ja widzę, co jest napisane, tylko Tomek powiedział, że ten przepis jeszcze będziemy dyskutować. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, dlatego dyskutujemy na ten temat, tak? Nie, bo Mateusz tutaj powiedział, że drużyna jest mocno osłabiona, że w ciągu tych 2 minut, tak, które drużyna może teoretycznie 5 bramek stracić i tak ten. No właśnie, że nie. No to mówię, że nie. Po stracie pierwszej bramki ten zawodnik wraca na pole gry. To znaczy możemy oczywiście to przegłosować, jeżeli chcecie zachować przepisy poprzedniego sezonu, to tutaj nie. Możemy być elastyczni. Nie, ja jestem za tym, że zawodnik wraca po karze dwuminutowej na postacie bramki na boisku. No tak jest w regulaminie tegorocznym, to jest też jedna ze zmian. Natomiast do tych czerwonych kartek, ja tutaj troszeczkę może będę autorytarny, ale to jednak, wiecie panowie, naprawdę daliśmy tylko 3 czerwone kartki w poprzednim sezonie, naprawdę za wyjątkowo chamskie zachowania. Wiecie, że czerwona kartka to musi być kara też dla całej drużyny. To zawodnicy się sami dyscyplinują wtedy, uważają na siebie. Obserwowaliśmy to wielokrotnie. Jeżeli damy 5 minut, no to i co? I ten zawodnik wróci potem, czy nie wróci? Jeżeli czerwona kartka, to 5 minut przewagi, ale zawodnik jest już nie wraca do meczu.
No ale zespół gra w komplecie, bez tego zawodnika, tak? No to jaka to jest kara dla zespołu? Żadna. No ale wyjątkowo chamskie zagranie, czy wiesz, była pyskówka, gościu zejdzie z parkietu, a drużyna gra w komplecie. No to już jedna kara. Mówię, żeby nie dyskutować dłużej na ten temat, ja chcę powiedzieć, jak to w praktyce wygląda. Akurat kierunek odnośnie tych kar, ja bym w ogóle je zminimalizował, ponieważ jak to wygląda w futsalu, słuchajcie, żeby to przede wszystkim zacznijmy od tego, że liga pod tytułem Stalex Liga ma być ligą profesjonalną i taką jest. Chcielibyście, żeby na wasze strony wchodziły osoby, które się futsalem na co dzień zajmuje. I ja myślę, że celem waszym powinno być wprowadzenie jak najwięcej przepisów takich związanych z futsalem. Oczywiście chylę czoło z tą grą z bramkarzem. Oczywiście jedni mają taki poziom, reprezentują, inni mniejszy. Jak najbardziej akceptujemy tutaj, bo faktycznie tutaj pan miał rację, pan ma rację odnośnie grą z bramkarzem. Ale odnośnie kar, panowie, wyobraźcie sobie, że są w meczu sytuacje dwie takie, że zawodnik przerywa korzystną sytuację taką mało istotną z boku, gdzie trzeba kartkę dać. Uważam, że to niesprawiedliwa dla niego jest kara i ja bym wyeliminował te kartki, żółte kartki zrobił, tak jak jest w futsalu, a za czerwoną kartkę karał karą minutową. Bo panowie, tak jak pan to powiedział, ktoś... Panowie, ja tylko mówię swoje zdanie, oczywiście minutkę i od razu trzeba zadecydować. Panowie, bo jest wiele takich sytuacji, gdzie powinien dać człowiek żółtą kartkę, a tutaj człowieka eliminuje. I to jest grob z kapustą. Nie idziemy krokiem do futsalu, jeżeli powiedzmy idziemy tym krokiem i tym tropem. Panowie, oczywiście każde wulgarne zachowanie, bo tu chodzi panu Tomkowi generalnie o porządek, o dyscyplinę, ale żebyśmy się przystosowali do przepisów futsalu. W futsalu piłki nożnej, a ja nie słyszałem nigdzie, żeby ktoś tego typu kary miał w taki sposób. Będą zaglądali i chcielibyście panowie, żeby na waszą stronę zaglądali ludzie, którzy futsalem się zajmują. Chcemy ten produkt sprzedawać, wy chcecie sprzedawać, spróbujmy to wprowadzić. Słuchajcie, żółta kartka nie skutkuje niczym w futsalu. Czerwona kartka karą 2 minut. Facet idzie do szatni i wchodzi inny za niego za 2 minuty. To ma uatrakcyjniać grę. Bo panowie, są sytuacje, tutaj pan Tomek mi tłumaczył, przerwanie akcji korzystnej i tak dalej, i tak dalej. I teoretycznie za to czerwoną kartkę musiałby człowiek dać. A tu pokazujemy żółtą. Także jest grot z kapustą. Nie wiem, jest taka moja propozycja, żeby to jakoś minutę skatalogować i podjąć jakąś decyzję, bo możemy na ten temat dyskutować godzinami. No tak, ale propozycja Janek ciekawa, ale w tym momencie zlikwidowalibyśmy system power play, system, który tu w tej lidze już działa, o ile pamiętam, to wszystkie edycje, bądź 3-4. Nie sądzę, Jarek, że świecił będzie to do zrealizowania, chyba że się mylę, bo może tutaj zdania są inne. Ja akurat nie sądzę, żeby to... Panie Jarku, dziękujemy za opinię. Zgadza się, że chcemy nasz produkt Stalex Liga jak najlepiej sprzedawać, natomiast od efektu marketingowego jeszcze dla mnie ważniejszy jest efekt gry fair play, tak? I tego, żebyśmy się szanowali nawzajem. Mimo wszystko uważam, że te czerwone kartki no, powinny zostać, bo tak jak sobie już mówiliśmy, nie jest to żadnym osobieniem dla drużyny, jeżeli wyjątkowego chama z zespołu można zastąpić innym hamem z zespołu, tak? Nie jest to żadna kara. Jeżeli Kowalski przysłowiowy zejdzie, zastąpi go w to inny i drużyna ma przyzwolenie w tej chwili na brutalną grę, na chamską grę. Tomku, jeżeli mogę tutaj, bo ja uważam, że pan Janek w 100% ma rację. Nawet nie podejmującą dyskusji, to znaczy teraz zaprzeczasz sam sobie, bo mówiliśmy tych hamów zaledwie mieliśmy 3 w całej lidze, więc nie, pokazuje to, że tak naprawdę ta liga chamska nie jest. Natomiast wy wprowadziliście przepis powerplay, który ma uatrakcyjnić w jakiś sposób, a to wypacza futbol. To jest atrakcja, która wypacza futbol, to znaczy za żółtą kartkę, która czasami jest absurdalna, wprowadzacie taką przewagę. Rzeczywiście, zespół potrafi odrobić stratę 2-3 bramkową, może jest to jakaś atrakcja, ale zdecydowanie wypaczająca futbol i jest to największy absurd po kumulacji, którą teraz, czyli tych rzutów, tych fauli, kumulacji fauli, to akurat się zmieniło, ale kolejnym absurdem są rzeczywiście te żółte kartki i karanie za żółte kartki. Uważam, że pan Jarek ma tu w 100% rację i
w stronę tych przepisów powinniście iść. Jeżeli się nie uda przegłosować, trudno, będziemy grali tak jak do tej pory, ale robicie nawet klasyfikację power play, która jest wypaczaniem futbolu i futsalu. Ale Mateusz, to kolejny raz powtórzę, że w tym sezonie zawodnik wraca na boisko po strzelonej bramce przez drużynę osłabioną. Także tutaj już nie odrobicie 3-4 bramek w power play. To właśnie tak, tylko że na karacie możemy zdobyć bramkę za złą zmianę albo za to, co pan Jarek powiedział, za absurdalne zachowanie na przykład. No, trudno mi jest teraz sytuacja, ale wiele żółtych kartek, ja uważam, że 50% albo 60% nie były w ogóle za faulę. Tylko za absurdalne jakieś zagrania, które rzeczywiście według regulaminu karane są żółtą kartką. Mnie jeszcze ogólnie boli to wznowienie, zła zmiana. No to jest karane żółtą kartką i przewagą jednego zawodnika do tej pory przez 2 minuty. Załóżmy, że w tej chwili odrobi zespół jedną bramkę. Ja uważam, że to mimo wszystko ta jedna bramka jest nieadekwatną karą do przedmiotu. Generalnie jeśli chodzi o żółtą kartkę, to możemy przedyskutować, czy zawodnik wraca na boisko, czy schodzi, czy nie schodzi. A czerwoną kartę, jak pan powiedział, pani Tomku, że przez 2 minuty można było zrobić 3 bramki, to moim zdaniem czerwona kartka 5 minut, ale bez względu na to, ile goli wpadnie. Też można takie coś przedyskutować, tak? Czyli na przykład jak drużyna traci w ciągu 5 minut 3 gole, to i tak gra drużyna przez całe 3-5 minut w osłabieniu. I to jest adekwatna kara, mi się wydaje. Mamy jeszcze jakieś propozycje? Chyba, że zostaje tak jak w futsalu. Na moje propozycja z tym, że zawodnik po czerwonej karce, czyli dwóch, powiedzmy, głupich żółtych, drużyna gra do końca po osłabieniu, trochę się mija z celem. A jeśli chodzi o żółte kartki, też musimy pozostawić interpretację sędziom. Na przykład, że jak wie, że drugiej żółtej kartki sędziowie, no nie da się pozostawić zespół. Wydaje mi się, że dwie opcje wchodzą w grę. Albo żółta kartka bez konsekwencji, a jeśli z konsekwencjami, to czerwona kartka 5 minut, ale bez powrotu na boisko, nawet po stracie bramki. I to będzie adekwatną karą. To może najpierw, żeby to usystematyzować, przegłosujmy te czerwone kartki, bo tu widzę, że jest kilka sugestii. Także czy czerwona kartka ma definitywnie prowadzić do tego, że zawodnik opuszcza boisko i osłabia swój zespół? Tak, do końca meczu? Do końca meczu. To jest za czym? Do tej pory było tak, że czerwona kartka, zawodnik schodził i nikt za niego nie wchodził do końca meczu. To by trzeba zmienić. Ten zawodnik, który otrzymuje czerwoną kartkę, nie gra, bo to jest kartka, ale za niego po... Nie wiem, jak tutaj ustalimy, czy po 2 minutach, czy po 3 minutach wchodzi i następny. No to chyba parole. No to dla danego zawodnika to jest kara, ale on nie wchodzi już, tak? Tylko ja się pytam, jaka kara jest dla drużyny w tym momencie. No te minuty, kwestia ustalenia. 3, 5, tak? Może być 5 minut, ale jak drużyna straci bramkę, to zawodnik nie wchodzi. Michał, takie pytanie do ciebie. Skasuje ci gościu najlepszego strzelca, dzięki któremu wygrywasz mecze, strzelasz dużo bramek i co byś chciał, żeby on, nie wiem, odwiozłem go do szpitala, tak? A za 2 minuty wchodzi ktoś następny za niego? Nie wiem. Ale ten gościu może dostać karę do końca rozgrywek, tak jak niektórzy przez rywalistów, tak? Karę dyscyplinarną uznaną według sędziów. No dobrze, ale ty stracisz... Nie gra na przykład do końca ligi. Ale ty stracisz najlepszego zawodnika na boisku, a za 2 minuty wejdzie ktoś inny za niego, a ty już za 2 minuty ten gościu nie wejdzie, tak? Po kontuzji. Tak, tylko pomyśli, że w tym momencie zawodnicy grający w Kalex Lidze sobie pozwolą na to, żeby na przykład jednym zagraniem wykluczyć się z rozgrywek do końca sezonu. Myślę, że takich tu nie będzie. To znaczy, zgodnie z regulaminem jest kara jednego meczu za czerwoną kartkę, chyba że zarząd postanowi inaczej tutaj. No właśnie o tym mówię. Jak będzie typowy rzeźnik, który skasuje zawodnika brutalnie, specjalnie, to może dyscyplinarnie być wykluczony do końca rozgrywek. Tak wszędzie jest. Ale panowie, czy naprawdę chcemy tutaj wprowadzać tendencję do promowania tych czerwonych kartek? No właśnie nie, ale power play jest taką tendencją, proszę pana. Power play jest kwestią żółtych, nie czerwonych kart. To jest jedna duża różnica. Jeśli chcemy zachować power play, uważam, że żółta kartka 2 minuty, po stracie bramki zawodnik wraca, czerwona kartka 5 minut, lecz zawodnik nawet po stracie bramki nie wraca, żeby drużyna była ukarana. Jeśli chcemy zachować power play. Nie, musi być kara. Bez względu na to, czy drużyna traci bramkę, czy nie. Musi być kara.
to jest, jeśli power play ma zostać, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Czy jeszcze jakieś tutaj głosy dyskusji? Myślę, że to możemy to rozgłosować. No bo panowie, no bo naprawdę dochodzimy tutaj do momentu, gdzie te czerwone kartki tutaj... Przez 5 minut może strzelić sam powiedział 3-4 gole. Nie zdarzało się tak. Dobrze, no to przejdźmy do jakiegoś głosowania, żeby tutaj jakiś konsensus ustalić. Może rozdzielmy to na te czerwone i żółte, bo razem to tych miksów może być niewiele, tak? Pamiętam, ja tutaj kieruję do pana trochę pytanie, czy w ogóle zarząd ligi przewiduje dyskusję na temat zlikwidowania power playa, bo to jest dla mnie tutaj troszeczkę... To jest bardzo ważne. Trochę pytanie może zacznijmy od tego, bo panowie, rozmawiamy sobie o czymś, czego w ogóle być może to jest jakiś kosmos. My sobie możemy porozmawiać, a pan Tomek powie, że nie, że power play to jest super sprawa i nie będziemy na ten temat rozmawiali. Czy powerplay będzie o tyle ograniczony w tym roku, że po, tak jak powiedziałem, po strzelonej bramce zawodnik wraca, ale jako klasyfikacja zostaje utrzymana. I myślę, że to powinniśmy zachować, natomiast te czerwone kartki, no panowie, no naprawdę, no nie próbujmy brutalizacji tutaj, bo no przecież chyba nie o to na wszystko chodzi, tak? Jeżeli panie Tomku można dwa słowa, to propozycja kolegi bardzo mi się podoba. I chciałbym, żeby tak było, bo rzeczywiście jako stały uczestnik tej ligi, wielokrotnie miałem różne sytuacje. Na przykład drużyna w trzeciej minucie, zawodnik dostaje czerwoną kartkę po bardzo problematycznej sytuacji, gdy piłka wychodzi na aut, pada bramka, drużyna ściega się, powiedzmy sobie, taka była sytuacja. Zostajemy ukarani czerwoną kartką, gramy miksem przez 27 minut, dostajemy porządne lanie, bez sensu. Także drużyna, ten klub dostanie, jeszcze jedna sprawa, czerwona kartka i 100 zł bardzo skutecznie wstrzymały wszelkie jakieś niepożądane zagrania na hali. W tym roku było moim zdaniem super, ale kara jakaś musi być za tą czerwoną kartkę, jeżeli już do czegoś takiego dojdzie. I ta propozycja kolegi bardzo mi się podoba i ja jestem za. Ja muszę przyznać, że też propozycja tutaj kolegi z Unisławia jest naprawdę sensowna, jest jakimś kompromisem. Co prawda, jeżeli ja miałbym wyrazić swoje zdanie, zdecydowanie jestem za przepisami futsalowymi w 100%. Jeżeli nie możemy ich wprowadzić, bo to jest za bardzo rewolucyjny pomysł, to zdecydowanie za pomysłem kolegi z Unisławia. No dobrze, czyli reasumując, mamy nowy pomysł. Skarżę. Kary 5 minut, tak? Dobrze zrozumiałem. 5 minut, za czerwoną kartkę. Ale bez powrotu. Tak. Strzelamy bramek, ile możemy przez te 5 minut, tak? Dokładnie. To by była kara dla drużyny, tak jak pan Tomasz powiedział. No dobrze, ja nie będę się upierał przeciwko wszystkim, jeżeli większość wyrazi. Tutaj z tyłu mamy głos. Dobra, kara 5 minut, a co z zawodnikiem ukaramy czerwoną kartkę? Zawodnik już nie wraca, ja rozumiem, tak? I pauzuje w jednym meczu i pociskówkę. Co ja bym tak? Jeszcze są głosy? No, odnośnie jeszcze bardzo chamskich zachowań, no to jakaś tam dodatkowa kara typu, no nie wiem, wykluczenie na jeszcze jeden następny cały mecz, albo tam na więcej. Ale co na przykład, jeżeli tak jak właśnie za tą złą zmianę zawodnik dostanie żółtą kartę, później dostanie drugą żółtą kartę za tą złą zmianę. I co wtedy? Czerwona? 5 minut? Bezwzględny czas osłabienia? Mówimy teraz o kumulacji żółtych kartek, tylko o czerwonych kartach od razu, tak? Znaczy ja mówię o podwójnych żółtych ludziach czerwona, żeby była, tak? Tylko ewentualnie bez kary 100 zł, albo bez kary meczu jak na boisku. Tak uważam. Czyli po drugiej żółtej kartce czerwona owszem. Zawodnik nie gra, ale nie ma takich konsekwencji typu na przykład kara drugiego meczu albo 100 zł. Bo nigdzie indziej na rozgrywkach na całym świecie nie spotkałem się, żeby można było dostać 3 żółte kartki w jednym meczu. To jest bez sensu. No ale żółte kartki za zmianę to chyba też zły pomysł w tym momencie.
Możemy dostać czerwoną kartkę za dwie zmiany, powiedzmy, no to chyba była też głupota. No, czerwoną kartkę za dwie zmiany, owszem, ale zwróćcie uwagę, że jak idzie kontra i jest zła zmiana, to ta zła zmiana ma znaczenie jednak dla przebiegu akcji, tak? Oczywiście, to panie Tomaszu. Ja z moim kolegą się nie zgodzę, bo żółte kartki za zmiany to już interpretacja sędziów, tak? Jeśli nie ma, powiedzmy, wpływu na akcję, to owszem, można to, jak piłka jest na połowie przeciwnika, a robi się jedną zmianę, to sędzia może, powiedzmy, zwrócić uwagę, ale jeśli ma to wpływ na akcję, jak najbardziej żółta, druga zmiana, druga żółta i tyle. A jeśli, kolego, dwie żółte kartki, czerwona, to mówię, bez kary na przykład meczu, tak? Bo niedługo się już przedłuża tak mocno, już fajne tutaj decyzje padły odnośnie tej czerwonej kartki. Ja myślę, że to jest fajna propozycja, ona zadowoli polubownie wszystkich, bo rzeczywiście to, co pan powiedział, ja bym optował za tamtym, pan też, ale inni, że tak powiem, chcieliby coś mieć i pan organizator. Czyli te 5 minut uważam, że jest, jak pan Tomek zaakceptuje, jak najbardziej stosowną karą, bo panowie, w trójkę futsal jest wypaczeniem, czy piłka na hali. I ja się tu z panem zgadzam, pan tutaj przywołał fajne rzeczy, które ja akceptuję i ja wiem to z życia, czyli kara na pewno czerwona, żadnych klasyfikacji tu nie pokrzyżuje panu, prawda? Czyli te 5 minut jakby polubownie, że tak powiem, jak już tak zostało, to jak najbardziej myślę, że to można przegłosować. A odnośnie żółtych kartek, panowie, możemy dyskutować. Rzeczywiście nigdzie nie ma trzech żółtych kartek. Tylko pytanie, co pan organizator na to, czy to pokrzyżuje, czy dwie kartki żółte to na przykład robi coś w klasyfikacji, żeby nie krzyżować planów, które zostały. Panowie, a wracając do zmian, niestety, jak już ktoś źle dwa razy zmianę zrobi, to nie możemy robić już znowu profanacji, bo za to jest żółta kartka. Tak przepis mówi, to wtedy my będziemy musieli swoje przepisy podporządkować pod coś, co nie istnieje. To będziemy się umawiać, że za to damy kartkę, za to nie, a przepisy mówią, że jest za to żółta kartka. I panowie, wierzcie mi, że w meczu, żeby ktoś dwie żółte kartki dostał, to musi być mistrzem. A tu się tak zdarzało. Ale nie będzie się tak zdarzało, słuchajcie, bo liga się rozrasta i powoduje, że jest lepiej. Panowie, nie przedłużajmy, bo będziemy teraz tutaj dewagowali w różne kierunki, a chodzi o to, żeby ustalić jakiś konsensus. Dobrze, widzę, że jest tutaj spora akceptacja, że do 5 minut czerwoną, bo tutaj możemy taki kompromis zawrzeć. Natomiast jeszcze kwestia tej kumulacji kartek. No, bo teraz pytanie, czy po drugiej żółtej jest czerwona i znamy 5 minut? Bo tak, oczywiście. Czerwona kartka, 5 minut drużyna gra po osłabieniu, a zawodnik nie wchodzi do końca meczu. Tylko, że nie ma kary meczu, czy 100 zł, po dwóch żółtych. No dobrze, bo tutaj rzeczywiście taki miks stworzymy, że sami nie dojdziemy do ładu za chwilkę. Także proponuję teraz wziąć na dwie kwestie. Czy kumulujemy żółte, czy nie kumulujemy żółte? Druga żółta, czerwona, 5 minut, różna gra po osłabieniu, bez względu na... Bez względu na strategię. Nie, przy dwóch żółtach, przy dwóch żółtych nie. Bez karona. No dobrze, to może przegłosujmy najpierw tą czerwoną kartkę te 5 minut, bo tu widziałem, jest większa zgoda. Którzy z panów są w takim razie za wprowadzeniem przepisów, żeby czerwona kartka skutkowała 5 minutami, zawodnik nie wraca i płaci 100 zł. A więc dobrze, tu widzę, że mamy pełną zgodę, czyli jest 5 minut za czerwoną kartkę. Druga kwestia, czy kumulujemy żółte kartki, czy nie kumulujemy? To jest za kumulowaniem żółtych kartek. Czyli nie po dwóch żółtych, czerwona, tak? Nie, odwrotnie. Dobrze, to w ten sposób. Czyli to jest za tym, żeby dwie żółte kartki skutkowały czerwoną kartką i 5 minutami zawodnik schodzi. Dobrze, panie Marku? Przepraszam, że tak często, ale muszę. Ja nie kumulowałbym tych kartek, bo rzeczywiście nieraz są one za tak błahe rzeczy, to co powiedział Mateusz. Jakaś zmiana, jakaś tego i będziemy się gubić w tym wszystkim i po co to? Sędzia jest od tego i on decyduje, jeżeli rzeczywiście po żółtej kartce zawodnik nadal jest agresywny albo źle się zachowuje, dostaje czerwoną kartkę i koniec. No, też mi się tak wydaje. Dobrze, czyli to kwestia tego kumulowania. To jest przeciwne kumulowaniu. Znaczy, że co, że można więcej... Można mieć ile, nawet 5 żółtych kartek meczu. No tak, no bo to jest... Jedna po drugiej, tak? Może mieć dwie, może mieć trzy, może mieć cztery. No mówimy o kumulowaniu, czyli... Bo musimy rozważyć teraz, czy druga żółta skutkuje czerwoną, czy nie skutkuje czerwoną. To są dwa wyjścia, tak?
kto jest za tym, że druga żółta skutkuje czerwoną? Policzmy może jednak, bo tutaj trochę osób podeszło. Panie Piotrze, policzmy. Skutkująca czerwoną, to jest też stuwa, nie? Właśnie, po dwóch żółtych nie ma, tak jak na boisku. Nie ma. Czerwona od razu jest stuwa. Jeżeli ktoś dostaje czerwoną kartkę, od razu zapytamy, no to wiadomo, że czerwona. Ustawiamy czerwona stuwa. Dobrze. Panowie, praktyka, muszę to powiedzieć tutaj Jarek też, praktyka sędziowska jest taka, że panowie oglądacie mecz, za chwilę pójdziemy oglądać mecz. Każdy sędzia, który ma dać drugą żółtą kartkę, wyjątkowa recydywa musi być, żeby dać tą drugą żółtą kartkę. Dokładnie jest to tak. Panowie, no jest coś takiego, tutaj nie to, że się przyznaje do jakichś błędów, tylko jest coś takiego psychiczne, nawet w głowie sędziego, zanim daje drugą żółtą kartkę, to biorę gościa do siebie, ostrzegam go jeszcze raz, drugi, trzeci. Dopiero kiedy wszyscy widzą, że nic odechciało mu się grać, to wysyłam go na trybunę. Czyli to jest ostateczność. Proszę panowie, ponieważ tutaj debatujemy długo, podsumowanie. Czyli na dzisiejszym zebraniu doszliśmy do takich wniosków. Zostawiamy grę z bramkarzem, to było przegłosowane, czyli gra z bramkarzem jest dozwolona. Ślizgi są dozwolone w obrębie bezpiecznych ślizgów. Czyli rozumiem, że do panu sędziów, jak zawodnik prowadzi piłkę, ślizgów nie ma. Przy przecięciu podania i strzału wszystko jest dozwolone, tak? Tak, tak. Mniej więcej tak. Czerwona kartka, 5 minut. Zawodnik schodzi do końca meczu, ale uzupełniamy po 5 minutach. Druga żółta kartka. Pan idzie do szatni, tak, tak. Druga żółta kartka, to jest czerwona kartka. Również 5 minut, zawodnik schodzi, za niego po 5 minutach chodzi kolejny. Tylko bez kary meczu i bez stówki. Bez stówki i bez kary meczu. Tak. Kara meczu to jest czerwona od razu. Czyli mamy konsensus. Dziękuję panom, troszeczkę to trwało, ale życzymy porozumienia. Proszę państwa, jutro zostanie ogłoszony wstępny terminarz na pierwsze kolejki. Musimy zobaczyć, którzy z was są w sobotę, którzy nie. Także śledźcie naszą stronę. A ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na meczach Starej Ligi.